Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam na spotkaniu z panem redaktorem Sebastianem Rybarczykiem, dziennikarzem i publicystą, historycznym autorem książki Niewidzialna wojna Szwajcarii. Były działacz antykomunistycznego podziemia w Łodzi, Federacji Młodzieży Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej i Solidarności Walczącej. W latach 1997-2001 pracownik gabinetu ministra, koordynatora służb specjalnych. Spotkanie poprowadzi dr Jacek Rygina Zacharski, komentator polityczny, miłośnik dawnej historii, autor albumu Przedwojenna Łódź, najciekawsze fotografie. Praca nagrodzona m.in. Złotym Excalibrisem. Serdecznie witam. Dobry Państwu, ponieważ nie ja jestem bohaterem tego spotkania, w związku z czym będę się streszczał, ale może zacznę od tego, kiedy kilka tygodni temu Sebastian skontaktował się z nim, pozwolić, żeby do mnie. Tak, naprawdę. I zapytał, czy pojawię się tutaj w takim charakterze, w którym się pojawiłem. Odpowiedziałem mu, że z radością i przyjemnością. Jeśli Państwo pozwolicie, to w kilku słowach powiem, skąd radość i przyjemność. Przyjemność stąd, że zawsze, gdy spotykam się z Sebastianem, jest to dla mnie przyjemność. Znamy się z lat 80. Ja jestem odrobinkę starszy, ale to jest bardzo niewielka odrobinka. Sebastian, to była wtedy Federacja Młodzieży Walczącej. Ja byłem w Solidarności Walczącej, później razem byliśmy w Solidarności Walczącej. No i właściwie jakoś tam się wtedy zaprzyjaźniliśmy. W różnych odsłonach ta przyjaźń właściwie trwa do dzisiaj. Sebastian chyba się trochę krzywi, w związku z czym raczej będę mówił o koleżeństwie. Po raz kolejny, tak powiedzmy społecznie, zetknęliśmy się przy okazji inicjatywy, no, chyba twojej, Sebastianie, autorskiej, czyli projektu Łódź. Wówczas wydawało się, że uda się w Łodzi stworzyć no, takie środowisko, które będzie miało wpływ na to, co się dzieje w mieście, w regionie i być może jakoś tam szerzej. No, nie będziemy wchodzić, jakie to ciemne siły w sposób wyjątkowo brutalny to środowisko rozbiły. I teraz właściwie trzecia odsłona. Ja Sebastiana właściwie w tej odsłonie od pewnego czasu poznaję i teraz przejdę może do tejże przyjemności. I w sumie też radości, bo pretekstem tego spotkania Sebastiana, no i siłą rzeczy mojego z Państwem, jest książka, pozwolę, że ją pokażę jeszcze raz, chociaż ją tam widać, ale w ręku będę ją miał. Ja trochę miałem mało czasu, żeby z tą lekturą dogłębnie się zapoznać, no niemniej jednak zdążyłem ją przeczytać. Zrobiłem to z no właśnie dużą przyjemnością i może powiem, dlaczego ona mnie urzekła, dlatego, że Sebastian w tej książce nie naucza. Sebastian nakłania do myślenia, do zadawania pytań. Tematyka no, w sumie wynika z tytułu, natomiast mam takie wrażenie, że w większości wypadków autorzy, którzy zajmują się tą tematyką, musimy ją nauczać. Z tej książki płynie taka, takie chyba podstawowe przesłanie, że najważniejszą rzeczą tutaj przy tej tematyce, ale chyba nie tylko tej tematyce, jest stawianie odpowiednich pytań. I Sebastian nakłania do zadawania tych pytań. Czasem udziela odpowiedzi, ale one nie są narzucające się. Jest to naprawdę bardzo ciekawa lektura, dlatego że ona daje właściwie taką możliwość rozmawiania z autorem. Tej książki nie czyta się na kolanach. Mam nadzieję, że no, nie wiem, nie było to twoim zamiarem. Ją się przeżywa, dlatego że czytelnik, no w każdym razie ja wszedłem w nią na zasadzie właśnie rozmowy z autorem. To jest rzadki dar. Tym bardziej większa moja radość i przyjemność z tego, że mogę tu być obok Sebastiana i obok tej książki. O samej tematyce ja może nie będę mówił, bo Sebastian jako autor najlepiej się na ten temat będzie wypowiadał. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na rzecz jedną. Tak naprawdę tutaj ta problematyka, którą Sebastian porusza,
Ona jest rozpisana na mniej więcej lat 100. No to tak by wyszło właściwie, zaczynasz w okolicach rewolucji bolszewickiej, ale są tam jakieś nawiązania nawet i do carskiej Rosji, gdzie nie gdzie. I tak naprawdę ta opowieść toczy się przez no, z grubsza 100 lat. Ona jest odcinkowana, to są takie migawki, bo nie sposób oczywiście opisać gry wywiadów w tak długim okresie, w wymiarze globalnym. Niemniej jednak daje to szansę też takiego pewnego dystansu wynikającego no właśnie z czasu i z tej perspektywy, zbudowania jakiegoś obrazu, dlatego że te służby oczywiście ewoluowały. W niektórych miejscach działo się szybciej, w niektórych działo się to wolniej. Myślę, że tak między wierszami można tutaj by nawet postawić tezę, zresztą gdzieś tam, ja już nie pamiętam, czy to jest tytuł jednego z rozdziałów, czy też artykułów, czy też podtytuł. Stawiasz taką tezę o, no powiedzmy, lepszości, wyższości, lepszość oczywiście to brzydkie słowo, ale niechaj zostanie, służb rosyjskich. Natomiast z całego tego przesłania no, wynika rzecz jedna. Oni po prostu wcześniej zaczęli. Oni nie mają skrupułów, w związku z czym też jest to inny charakter. Wątków jest mnóstwo, ale myślę, że ja już nie będę się nad nimi rozwodził. Pozwolicie Państwo, że oddam głos Sebastianowi. Myślę, najlepiej i przybliżyć książkę i jakoś Państwa chyba zachęcić do lektury. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że znaleźliście czas we wtorek o 18, żeby przyjść i porozmawiać o szpiegostwie, bo nie jest to rzecz w naszym kraju typowa, chociaż szpiegostwo, jak pewnie wszyscy Państwo zauważyli, no, cieszy się dość dużą popularnością w naszym kraju. Teraz słychać tego. Dość dużą popularnością w naszym kraju, ale podobnie jak z większością historii, która miała miejsce już po obaleniu muru berlińskiego, po upadku Związku Sowieckiego, tak naprawdę historię szpiegostwa okresu zimnej wojny trzeba byłoby napisać na nowo. Większość książek, które ukazały się na ten temat, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, czyli tam do 90 roku, jest niewiele warta. Wspomnienia oficerów, które były publikowane w tym czasie, głównie amerykańskich i brytyjskich, z bardzo małymi wyjątkami. Jest to literatura kompletnie zdezinformowana na potrzeby wojny ideologicznej. W związku z tym po 90 roku, tam gdzie można było, zostały otwarte archiwa. To się stało w krajach Europy Środkowo-Wschodniej częściowo. Dość długo, nawet już po objęciu rządu przez Putina, otwarte były archiwa rosyjskie. Później, co nie jest niczym niezwyczajnym nawet w naszym kraju, dokumenty, które zostały wcześniej ujawnione, później zostały utajnione. Oczywiście mamy do czynienia także w Polsce z otwarciem archiwów. Te osoby, które chcą i są mocno zdeterminowane, dogrzebią się bardzo wielu ciekawych materiałów, w tym także materiałów rosyjskich. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, dzięki ustawie o dostępie do akt, wiele akt, zwłaszcza z początkowego okresu zimnej wojny, zostało opublikowanych. Jest na przykład całość dokumentacji związanej z Piekowskim, który jest ostatnio dość popularną osobą w związku z filmem o Kuklińskim. Jest wszystko łącznie z pisanymi przez niego odręcznie meldunkami. I tak jak powiedziałem, no, tą historię trzeba napisać na nowo. Ja od paru lat staram się to robić w sposób publicystyczny, dlatego że moją ambicją jest pisanie dla ludzi, to znaczy pisanie w ten sposób, żeby ludzie nie czytali, gdyż no niestety księgarnie i biblioteki zawalają książki, które mają po 1000 stron, które niestety nie przebiją się do czegoś takiego jak no, ludzka świadomość, albo niewielu z nas ma czas, możliwość i chęci czytania tak grubych książek, a niektóre są tak grube, że nie da ich się czytać wannie, bo można utonąć razem z nimi. W związku z powyższym staram się pisać tak, żeby to trafiało do jak najszerszego kręgu odbiorców. Ta książka to jest moja publicystyka z ostatnich 10 lat, z czego najważniejsze teksty, które tutaj zostały opublikowane, to są teksty z ostatnich 2 lat, jak miałem okazję pracować na tygodnika Uważam, że. W tej chwili to dla Do Rzeczy, dla tygodnika Do Rzeczy. One
obejmują w mojej ocenie, ten okres jest oczywiście dość szeroki, ale one obejmują pewne najważniejsze wątki z historii wojny szpiegów, jaka miała miejsce w latach 1917 po rewolucji bolszewickiej aż do praktycznie New World Trade Center, a tak New World Trade Center w 2001 roku. To jest książka, która, może tak powiem, zło wstępne do niej napisał Sławomir Cenckiewicz i będąc tutaj też chciałem mu serdecznie podziękować, nie tylko za to, że napisał słowo wstępne, ale także dlatego, że jakby zachęcił mnie do tego, żeby tą książkę wydać. On był czytelnikiem mojej twórczości przez ostatnich parę lat i to właściwie ta książka to jest jego pomysł. A w dużej części także okładka jest jego pomysłem, chociaż on jej nie narysował. No i oczywiście słowo wstępne. I w tym słowie wstępnym profesor Cenckiewicz napisał o rewizjonizmie mojej publicystyki historycznej. I de facto tak jest, to znaczy to nie, ja nie staram się być rewizjonistyczny na siłę, to znaczy nie podchodzę do żadnego tematu w ten sposób, że napiszę coś, co będzie wbrew temu, co do tej pory zostało publikowane, czy to w języku angielskim, czy rosyjskim, czy także polskim, ale po prostu zmieniła się tak sytuacja, mamy dostęp do tak wielu źródeł, że po pełnym przeanalizowaniu tych materiałów, sięgając czasami po wspomnienia, sięgając czasami po rzeczy niepublikowane, wysuwa się zupełnie inne wnioski. I taką dość silną, to w rozmowie właśnie z Cenckiewiczem, tezą, która została postawiona w mojej książce, a która wydaje mi się jedną z takich kluczowych, najbardziej interesujących w niej, to jest to, że ja uważam, że szczęśliwie wywiady państw zachodnich nie pomagały na tyle podziemiu niepodległościowemu w Polsce w latach 45-51, a ponieważ gdyby ta pomoc była większa, to ta masakra, która dotknęła polskich żołnierzy wyklętych, byłaby jeszcze większa. Tak? Stopień infiltracji wywiadu amerykańskiego i brytyjskiego w tym okresie był taki, że praktycznie wszystkie operacje, które były prowadzone od strony amerykańskiej, były zinfiltrowane przez wcześniej NKWD, a później KGB, już na najniższym poziomie. W związku z tym, gdyby Amerykanie i Brytyjczycy się bardziej przyłożyli do pomocy naszym żołnierzom, czy też ukraińskim, czy litewskim, prawda, czy węgierskim, bo takie oddziały istniały, to po prostu tam by nikt nie przetrwał. Oczywiście ukoronowaniem tej całej operacji ze strony komunistycznej była piąta komenda winą, o której Państwo na pewno słyszeli, i cała akcja dezinformacyjna pod kryptonimem Cezary, która de facto wykreowała tą piątą komendę i wprowadzała w błąd służby amerykańskie i brytyjskie przez bardzo wiele lat. W związku z powyższym, ponieważ to są fakty, o których wiemy, ale na przykład one się nie przyjmują cały czas na przykład w piśmiennictwie historycznym amerykańskim. Tak? Jest książka, która na ten temat powstała kilka lat temu, operacja Rollback, sprzedała się tam w nakładzie 300 czy 400 egzemplarzy, tak, w Stanach Zjednoczonych. To jest właśnie książka poświęcona temu, że te operacje niespecjalnie były udane. Nadal główne piśmiennictwo i główni autorzy, ci najbardziej cenieni przez Amerykanów, twierdzą, że ta pomoc dla winu, że ta pomoc dla podziemia antykomunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, no była pomocą wydajną, która przyniosła jakieś tam oczekiwane efekty. No i oczywiście na koniec, już po zinfiltrowaniu polskiego podziemia przez NKWD, ta sytuacja uległa zmianie. Prawda jest taka, że zinfiltrowani to byli Amerykanie i Brytyjczycy, a nie nasze podziemie niepodległościowe. I to dzięki Amerykanom i Brytyjczykom tak szybko udało się to podziemie niepodległościowe rozbić. O, może tyle tytułem wstępu. Dobrze, szanowni Państwo, ja zapomniałem jeszcze jeden wątku, o którym co prawda z Sebastianem nie rozmawiałem, ale chętnie bym go teraz poruszył, to będą dosłownie dwa zdania, ponieważ Sebastian zawsze uprawiał taką sympatię i miłość do wolności, która jest bardzo bliska mojemu sercu, dlatego że myślę, że można by powiedzieć, że dla Sebastiana wolność jest nierozerwalnie związana z wiedzą, a wiedzę zdobywa się poprzez zadawanie pytań, w związku z czym w ten sposób może figlarnie nawiążę do kolejnej części,
mam nadzieję, najbardziej interesujące i bardzo Państwa zachęcam do pytań do autora, do Sebastiana. Może zrobimy to w ten sposób, że ja będę próbował docierać jakoś z mikrofonem do Państwa. Zobaczymy, jak to z kabelkiem. On jest dosyć długi, także myślę, że damy radę. Oczywiście. Dzień dobry, Marcin Janowski. Właśnie Pan tutaj wymienił organizację Solidarność Walcząca. Chciałbym zapytać o działalność Solidarności Walczącej, bo oglądałem taki program. No trochę mnie to przeraziło, że Solidarność Walcząca drukowała Koran i wysyłała go do Związku Sowieckiego islamistom. No nie wiem, czy Pan oglądając atak na World Trade Center pomyślał, przyłożyliśmy do tego rękę. No to było paktowanie z szatanem. Dziękuję za to pytanie, dlatego że pod koniec lat 80. od 89 roku do roku 93 byłem jednym z członków Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej i między innymi zajmowałem się dostarczaniem tam sprzętu na wschód. Praktycznie od Litwy, całą Bałtykę, Ukrainę, Kaukaz. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy ja nigdy Koranu tam nie przerzucałem. Nie sądzę, znając moich kolegów, nie wszystkich oczywiście z Wydziału Wschodniego, bo była to struktura tajna, ale znając moich kolegów, żeby oni akurat przerzucali, znaczy tłumaczyli i przerzucali Koran. Tak? Ja na ten temat naprawdę nie mam wiedzy. To znaczy powiedziała o tym w programie w TVP3 pani, wypadło mi nazwisko, ona pracowała w Radiu Katowice. Jadwiga Chmielowska. Tak, ona o tym wspominała. No i jeżeli ona tak mówiła, no to być może takie sytuacje miały miejsce, no bo ona... Bo gdyż ona... była szefową tak tego wydziału de facto, w związku z powyższym miałem pełną wiedzę. Ja tak jak mówię, no, odbyłem tam wiele wyjazdów, uczestniczyłem w bardzo wielu wydobyciach się na niepodległość tych państw. Byłem na Litwie w styczniu podczas masakry pod wieżą telewizyjną. Miałem to szczęście być w Rydze podczas masakry pod budynkiem NSW. Ale głównie zajmowaliśmy się dostarczaniem sprzętu oraz uczeniem, jak ten sprzęt obsługiwać, tak? Bo pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, gdzie faksy tak naprawdę dopiero powstawały takie zwyczajne. Komputery jeszcze były słabe i to głównie były Atari, tak? W związku z tym my się zajmowaliśmy przerzutem tego sprzętu przez zieloną granicę, ale tutaj Jacek jeszcze chciał się na ten temat wypowiedzieć. Znaczy ja też nie mam wiedzy, czy ten Koran był przerzucany, czy nie. Natomiast chciałbym Państwa przestrzec przed założeniem, że jeżeli do Związku Sowieckiego przerzucano Koran, który jest świętym pismem islamu, do kraju, gdzie mieszka jednak sporo muzułmanów, rzecz pierwsza, rzecz druga, utożsamianie Koranu z fundamentalizmem i z zamachami na WTC jest chyba troszeczkę... Mujahedini, no to jednak był islamizm, został właściwie ja rozumiem, stworzony przez razie... Stany Zjednoczone, jego nie było za bardzo wcześniej. Nie? To jest coś takiego, jak na przykład Mackiewicz zarzucał polskim politykom, że kolaborowali z czerwonymi, izolowali białych, a później to się zemściło na Polsce, te partowania z szatanem. No. Tak, czy ja myślę tak, bo tutaj to, czy Solidarność Walcząca przerzucała ten Koran, czy nie, to mówię, nie potrafię tego rozstrzygnąć. Jeżeli przerzuciła, to podejrzewam, że nie więcej niż kilkaset egzemplarzy, ale należy zadać sobie pytanie w ten sposób. W latach 80. amerykańskie służby już tak naprawdę od początku interwencji Związku Sowieckiego w Afganistanie przekazały sporo sprzętu, sporo pieniędzy, sporo technologii walki partyzanckiej różnego rodzaju grupom mujahedinów. I powiedzmy sobie szczerze, większość tych grup, największe wsparcie to byli islamiści, którzy otrzymali. Tak? No, znana jest sprawa z Osamą Bin Ladenem. I oczywiście wtedy wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki i upadek tego Związku Sowieckiego i walka z nim. A powiedzmy sobie wprost, że Afganistan był jedyną w historii zimnej wojny światowej wojną, w którym bezpośrednio Zachód finansował stronę, która walczyła z Sowietami bezpośrednio. Tak? Takie nigdy wcześniej nie zdecydowano się na tego typu rozwiązanie, czy w Berlinie w 53, czy w Budapeszcie w 56.
Wojna wietnamska jest zupełnie inną bajką, bo jest to jakby odwrotnej sytuacji Afganistanu. I oczywiście Amerykanom przyszło zapłacić bardzo dużą cenę za to, że oni finansowali tych islamistów, ale to są bardzo, bardzo poważne uproszczenia. Ja tutaj w tekście Piłowanie zębów CIA po zimnej wojnie o tym piszę. To jest tak, że oczywiście mujahedini otrzymali różnoraką pomoc finansową, ale następna dekada, czyli od momentu wyprowadzenia się Sowietów z Afganistanu do ataku na World Trade Center, wyglądała w ten sposób, że Centralna Agencja Wywiadowcza nie podejmowała działań, które mogłyby spowodować paraliż siatki Al-Kaidy gdziekolwiek. Bill Clinton był pod takim wpływem ruchów lewicowo-liberalnych, że wycofał dyrektywę prezydencką podpisaną przez Reagana, że w przypadku wojny z terroryzmem islamskim służby specjalne amerykańskie mogą używać przemocy oraz zabójstw. On to wycofał. Co więcej, wprowadził dyrektywę, która mówiła o tym, że CIA nie może werbować agentów pośród osób, które łamią prawa człowieka. To znaczy, jeżeli był... No właśnie takie mam wrażenie. Tak? Tak, lepiej, dobrze. Wprowadził dyrektywę prezydencką, która mówiła wprost o tym, że nie można werbować agentury pośród osób łamiących prawa człowieka. Czyli jeżeli był Arab, który bił żonę, to w związku z tym oficer CIA nie mógł go zwerbować, dlatego że on łamał prawa człowieka tej kobiety. Ja nie żartuję, bo takie sytuacje były. W tej książce opisałem, jak władze Jemenu zdecydowały się wspomóc Amerykanów i oddać im Osamę Bin Ladena w latach 90., bo go złapali. Łącznie z większością kierownictwa, Al-Kaidy. Amerykanie nie przyjęli tej propozycji. Nie przyjęli jej dlatego, że bali się, że jeżeli Osama Bin Laden zostanie przewieziony na teren Stanów Zjednoczonych, to w normalnym procesie przed sądem amerykańskim po prostu może wygrać i zostanie uniewinniony, zostanie bohaterem. A z drugiej strony, ponieważ Clinton zakazał zabijania terrorystów, w związku z tym oni go nie zlikwidowali. Jak to się skończyło, jest wiadomo. Jest taka wspaniała lektura z końca lat 90. Napisana przez oficera operacyjnego, który pracował wiele lat na Bliskim Wschodzie, Robert Baer. To się nazywa Nie widzieć zła. Jest to właśnie taka epopeja człowieka, który chciałby walczyć z terroryzmem, mógłby odnosić sukcesy, a na każdym poziomie establishment, czy to polityczny, czy służb specjalnych, blokuje to możliwość. W związku z tym wspomaganie mujahedinów w latach 80., które przyniosło wymierne sukcesy polityczne, tak, bo powiedzmy sobie szczerze, że Związek Sowiecki, jego gospodarka załama się w wyniku tej wojny. Związek Sowiecki poniósł nieprawdopodobny uszczerbek na swoim wizerunku przez tą wojnę, a także przez to, że niezwyciężona armia sowiecka okazała się zwyciężona dla facetów na osiołkach ze strzelbami i ze stingerami. W związku z powyższym nie możemy patrzeć na to z tej perspektywy. Myślę, że należy popatrzeć na to z tej perspektywy, że całe lata 90. robiono wszystko, aby tego ruchu islamistycznego po prostu nie zdławić i nie zdławić w zarodku, bo to można było zrobić. Wywiad amerykański wiedział, jacy ludzie stoją za organizacjami terrorystycznymi, znał ich po nazwisku. Bardzo wielu tych ludzi nie znał miejsca pobytu. W związku z powyższym nie zlikwidowanie ich w odpowiednim momencie tylko dlatego, że się przestrzegało prawa człowieka, doprowadziło do sytuacji takiej, jak doprowadziło. To mam nadzieję, że jest to odpowiedź na pańskie pytanie, czy 40, czy 400, bądź 4000 książek jest w stanie wpłynąć na to, czy ponosimy jakąś odpowiedzialność za islamizm teraz, czy nie ponosimy. Wydaje mi się, że nie. Chciałem się pana zapytać o taką rzecz. Największy sukces wywiadu sowieckiego, można powiedzieć, że była Czerwona Orkiestra. To był największy sukces wywiadu sowieckiego. Chodzi mi o Topera, człowieka, który stworzył tą grupę i prawie można powiedzieć, że podczas wpadki, niektórzy twierdzą, że to wpadki tego grupy Czerwonej Orkiestry, Martin Bormann i Miller, jak to pan ocenia, czy to jest prawdziwe, czy nie, że przeszli na stronę sowiecką po Stalingradzie, bo Trapel uciekł, później wywiad sowiecki go złapał we Francji. A drugie pytanie będę miał takie,
Chodzi mi o operację wywiadu polskiego, można tak powiedzieć, przeciwników Sikorskiego w sprawie operacji Mur. Czy pan to stawia, że to jest jakaś fikcja, czy nie? W sprawie śmierci Sikorskiego. Znaczy, odpowiem najpierw na drugie. Na drugie pytanie to jest w tej chwili bez dostępu do dokumentów rosyjskich i brytyjskich, to jest zwyczajne gdybanie, tak? A ja nie lubię gdybać, więc w związku z tym no, nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Nie wiem. Odpowiadając na pierwsze, to jest tak, ja na samym początku powiedziałem, że historię należy napisać na nowo, służb. I to jest właśnie przykład Czerwonej Kapeli. To nie był największy sukces. Nie był największy sukces. Na bazie materiału, który opublikowali Rosjanie kilka lat temu, możemy się łatwo przekonać, że informacje przekazywane przez tą siatkę, głównie z terenu Niemiec, i z terenu Francji były nieścisłe, nieprawdziwe, a momentami celowo zdezinformowane, tak? Bo istnieje taka powszechna opinia, że Stalin lekceważył nadejście konfliktu sowiecko-hitlerowskiego i lekceważył informacje, które były przysyłane przez jego agentów na ten temat. Mam naprawdę taką bibliotekę, tak? Taką bibliotekę książek, które właśnie tak twierdzą. No więc informacje, które on dostawał, powiedziałem, były zdezinformowane i to było na przykład takie, że w pierwszym ataku bombowym Niemcy zamierzają zbombardować Petersburg i Moskwę. Ja pomijam, że nie było możliwości wysłania tam bombowców, tak? Dlatego że Niemcy nie posiadali w tym okresie bombowców tak dalekiego zasięgu, zresztą w ogóle nie posiadali bombowców dalekiego zasięgu. Kolejne informacje, które dostawał Stalin, były takie: wojna wybuchnie na jesień 40 roku albo w grudniu 40, a może na wiosnę, tak? a może w czerwcu. Nie, jednak wybuchnie 42. Tego typu informacje dostało. To jest w tej chwili w aktach. W związku z tym jakość tej siatki naprawdę była słaba. Ich dwóch takich kluczowych szpiegów w tej siatce niemieckich, znaczy oficerów niemieckich pracujących, to był jeden z biura konstrukcyjnego Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy, to był porucznik, a druga osoba to był powiązany rodzinnie z Hermannem Göringiem, kapitan marynarki wojennej. I to byli ludzie, którzy no nie mieli aż takiego dostępu do danych. A poza tym pamiętajmy o tym, że decyzja o ataku na Związek Sowiecki 22 czerwca zapadła w pierwszych dniach czerwca 1941 roku. W związku z tym żadna rota Kapele nie była w stanie tego pokazać. Odnosząc się do tego, co powiedział pan na temat obu funkcjonariuszy reżimu nazistowskiego, no to ciało Bormana znaleziono, tak? Niedawno zostało przeprowadzone badanie DNA, którym nie mamy prawa nie wierzyć, w związku z tym Borman, przynajmniej on się odnalazł. Jeżeli chodzi o Millera, to moja teoria jest taka, że on nie musiał być agentem sowieckim, wystarczy, że był głupi, prawda? Niestety taki był i to jest czasami gorsze od agentury. Sowiecki wywiad, ja się piszę o tym w tej książce, odniósł olbrzymie sukcesy w latach 30. I te sukcesy w latach 30. one dały mu nieprawdopodobny wgląd w to, co się dzieje w najważniejszych programach i służbach specjalnych zachodnich w latach 40. i 50., a sparaliżował pracę tychże służb w latach 60. Największe sukcesy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no to wiemy, było to pozyskanie tej siatki, która do historii przeszła jako siatka z Cambridge, pięciu głównych graczy, z czego najwyżej w całej hierarchii doszedł Kim Philby, bo miał szansę zostać wiceszefem wywiadu brytyjskiego, a był szefem sekcji antysowieckiej wywiadu brytyjskiego pod koniec II wojny światowej od 1944 roku, a następnie od 1949 roku łącznikiem wywiadu brytyjskiego CIA. I on w tym czasie, kiedy był tym łącznikiem, miał dostęp do wszystkich tajnych operacji, jakie były prowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej przez agentów amerykańskich i agentów brytyjskich, i te wszystkie operacje zostały namierzone i ci ludzie w większości zginęli albo przeszli na stronę sowiecką. To były niepowetowane straty. Z kolei
na terenie amerykańskim, to są te rzeczy z lat 30. To jest werbunek agentury, która później dostała się do programu atomowego. Tak? To taki sukces nigdy w historii nie został osiągnięty do czasów Snowdena przez rosyjski wywiad, nigdy nie został osiągnięty taki sukces, że program nuklearny został zinfiltrowany już od momentu jego tworzenia i to na wszystkich etapach. Tak? I to na wszystkich etapach. Dlatego ta zimna wojna wyglądała tak, jak wyglądała. Wiesz, to szpiegostwo z lat 30., wywodzące się z lat 30., oparte głównie na sympatyków komunistów, którzy postanowili przejść do konspiracji i współpracować ze służbami sowieckimi, czy to z NKWD, czy z GRU. Ale dał później takie a inne efekty. Ale tak jak mówię, no to ja powiedziałem, tą historię zimnej wojny musimy napisać od nowa. Sukcesu wywiadu tego sowieckiego, to jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie chciałem zapytać, czy to jest prawda, że obecne służby postsowieckie są silniejsze od poprzednich służb, czyli sowieckich. Dziękuję. I też do drugiego pytania, to znaczy, a jakim mielibyśmy stosować przelicznik, że są lepsze, tak? Że są lepsze od tych z okresu zimnej wojny światowej. No tutaj w okresie zimnej wojny światowej jesteśmy w stanie policzyć znaczną część udanych operacji sowieckich służb. Trochę gorzej sytuacja wygląda teraz. Dlatego, że po pierwsze, no to jednak to imperium w znacznej mierze się rozpadło, to trzeba pamiętać. Oni utracili tę bezpośrednią kontrolę. Pozostała agentura oczywiście, ale utracili tą kontrolę, cofnęli się zdecydowanie. Pamiętajmy, że w okresie zimnej wojny bycie KGB-istą, no to jednak to była elita tamtego państwa, tak? Bez względu na to, w którym się zarządzie pracowało, oczywiście najlepiej w pierwszym bądź w drugim, no pierwszy gwarantował wyjazdy zagraniczne, ale to była elita tamtego państwa ze wszystkimi możliwymi udogodnieniami od mieszkania, samochodu, prawda, to co znamy z Polski. No w tej chwili służby specjalne rosyjskie, no tą elitą nie są, tak, no to bogactwo jest bardziej dostępne, nie wiem, dla gangsterów, dla polityków, dla samorządowców i tak dalej, a nie dla oficerów służb specjalnych. I oni aż tak dobrze wynagradzani nie są, chociaż cieszą się cały czas pewnym mirem w społeczeństwie rosyjskim. Nie udało się wywiadowi rosyjskiemu bardzo wiele rzeczy. Tak? Do tej pory nie udało się opanować Czeczenii, do tej pory nie udało się generalnie opanować całego Kaukazu i przejąć go kontrolą. Nie udało się doprowadzić do sytuacji, w której by całkowicie sfinlandyzowali Ukrainę. Jednak zdarzają się takie wypadki przy pracy, gdzie w krajach byłego bloku sowieckiego a do rządów dochodzą patrioci, tak? Więc ta kontrola już nie jest taka. Poza tym odpadł bardzo ważny, który był w latach, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku, czynnik, czyli ideologiczny. Pamiętajmy, że największe sukcesy, które odnieśli Sowieci, odnieśli na czynniku ideologicznym, tak? Czyli ci ludzie naprawdę wierzyli w komunizm, naprawdę wierzyli w tą ideologię i niektórzy do końca życia, niektórzy, tacy jak Kim Philby, wierzyli, pomimo siedząc w Moskwie, niszcząc swoje życie, siedząc w Moskwie, wierzyli w to, że pewnego dnia ta jutrzenka proletariatu i rewolucji proletariackiej dotrze na Wyspy Brytyjskie. W tej chwili tego nie ma, tak? W tej chwili są tylko pieniądze, szantaż. No, to jest stare metody wywiadowcze. W związku z tym no, ciężej jest zdecydowanie budować tą agenturę w tej chwili niż było wtedy. Tak? No, system się załamał i kto chciałby być, tak powiedzmy sobie szczerze, bez pieniędzy agentem Putina, to znaczy co sobą reprezentuje współczesna Rosja, co byłoby pociągające dla obywatela obcego państwa, żeby przejść na ich stronę za wyjątkiem pieniędzy. No. Nie bardzo widzę ten element. Tak? Janusz Litewski, Uniwersytet Łódzki, chciałem się, właściwie dwa pytania mam do Pana, jedno dosyć takie ogólne. Chciałem się dowiedzieć, skąd wzięły się takie ogromne sukcesy wywiadu sowieckiego w latach 30., 40.,
przecież udało się zinfiltrować. Takie główne przyczyny takiego stanu rzeczy, udało się przecież zinfiltrować praktycznie wywiad amerykański, brytyjski, ale nie tylko. Przecież i w Japonii mieli dosyć duże wpływy, a przede wszystkim w Chinach. I drugie pytanie też troszeczkę wynika z tego, może troszeczkę, nie wiem czy są na ten temat informacje, ale dziwna śmierć generała Pattona w 1945 pod koniec tego roku. Czy wywiad sowiecki maczał w tym palce, czy mamy na to jakieś informacje? Czyli też od drugiego pytania zacznę. Nie ma na ten temat. Znaczy ja się w literaturze tematu nie spotkałem z żadnymi nowościami dotyczącymi tej śmierci. Jest to jedna z wielu, tak, które można potraktować dziwnie. Zresztą chciałem za chwilę na ten temat powiedzieć. Więc nic nowego, co by zmieniało nasz dotychczasową wiedzę na ten temat, się nie ukazało. Co do pierwszego pytania, no to wydaje mi się, że już na część odpowiedziałem poprzednio, tak? Ale w takim razie rozwinę ten temat. Rewolucja bolszewicka 1917 roku, jak wszyscy Państwo wiecie, doskonale spowodowała pewne zaczadzenie, głównie wśród intelektualistów. To zaczadzenie czasami trwało kilkadziesiąt lat. Byli tacy, którzy opuścili komunistów w latach 30., byli tacy, którzy opuścili w latach 40., a byli tacy, którzy opuścili dopiero komunistów w latach 80. z intelektualistów. Komunizm był na tyle uwodzącą ideologią, że bardzo wielu z nich zaangażowało się w działalność bardzo różnych organizacji, które były przybudówkami Narodowych Partii Komunistycznych. W momencie, kiedy byli to ludzie mogący osiągnąć jakiś sukces zawodowy, bądź można było ich promować, przechodzili do podziemia, zmieniali swoje życie, a następnie wstępowali do instytucji, które najbardziej interesowały wywiad sowiecki. To jest przykład Kima Philbiego, zwerbowanego na początku lat 30., który był typowym sabarytą, wychowankiem szlacheckiej rodziny po bardzo dobrych szkołach, który uwierzył, że komunizm jest tą ideologią, która zaprowadzi równość. Co ciekawe, myślę, że Philby nigdy nie chciał wylądować w Związku Sowieckim. Po prostu chciał, żeby Wielka Brytania była sowiecka. I tak sobie wyobrażał to życie. I on, będąc komunistą, w pewnym momencie całkowicie przeorientował się politycznie, już oczywiście pod okiem swoich mocodawców ze służb specjalnych. Został dziennikarzem, został prawicowcem, pojechał na wojnę hiszpańską i w 1940 roku wstąpił do wywiadu brytyjskiego. Dzięki także pomocy Rosjan piął się w tej karierze służbowej. Piął się aż tak wysoko, że gdyby nie ucieczka jego dwóch przyjaciół w 1951 roku i podejrzenia, które padły na niego, pewnie miałby bardzo realne szanse zostać wiceszefem wywiadu brytyjskiego. Ale pamiętajmy jednocześnie, że z tego samego okresu pochodzi niewyjaśniona tak naprawdę do dzisiaj, a niewyjaśniona tylko dlatego, że establishment polityczny Wielkiej Brytanii się na to nie zdecydował. Sprawa szefa kontrwywiadu brytyjskiego, czy MI5, Rogera Hollinsa, który wszystko wskazuje na to, że był szpiegiem sowieckim. Tak? Znaczy, generalnie mentalność polityczna to nie jest tylko Polska, jest taka, żeby wyprzeć pewne podstawowe fakty. Tak? I ja właśnie tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja napisałem tekst jakieś dwa lata temu, mój jedyny tekst o katastrofie, który dotyczył w jakimś sensie katastrofy smoleńskiej. On się tutaj nie znalazł w tym zbiorze, ale tylko dlatego, że jak piszę w tej chwili książkę o dezinformacji. I w tym tekście ja dałem taki przykład sytuacji związanej z zabójstwem Kennedy'ego. Cała historia zaczyna się Kennedy został w 63 zabity, ale historia zaczyna się w grudniu 61 roku, kiedy na Finlandii na stronę amerykańską przychodzi oficer, którego Państwo nazwisko pewnie znacie, major Anatolij Golicyn. On się przedstawia jako Klimow, de facto jest to Anatolij Golicyn. Bardzo wysokiej rangi oficer KGB,
na tyle wpływowy w tym środowisku, że w 1952 roku został osobiście przyjęty przez Stalina po tym, jak napisał taki list do niego o tym, jak się powinno reformować sowieckie służby, sowiecki wywiad. On w 1961 roku przychodzi na Zachód, podaje kilka bardzo istotnych informacji, ale jedna z tych informacji brzmi następująco, że KGB w najbliższym czasie planuje zabicie jednego z najważniejszych przywódców państw zachodnich. Golicyn nie wiedział kogo, nie wiedział kiedy. Tak? Informacja była na tyle ogólna, że została odłożona ad acta. W czerwcu 1962 roku, czyli 6 miesięcy po Golicynie, kontakt z wywiadem amerykańskim nawiązuje kolejny uciekinier, Yuri Nosenko, który przedstawia się jako pułkownik. On nie zamierza, potrzebuje, twierdzi, że potrzebuje pieniędzy, dlatego że wydał na prostytutki. Postanawia nie przechodzić na stronę zachodnią, ale będzie szpiegował dla Amerykanów w Związku Sowieckim. Przez praktycznie dłuższy okres czasu nic się nie dzieje. W 1963 roku zostaje zabity Kennedy. Nosenko pojawia się ponownie i postanawia przejść na stronę amerykańską, twierdząc, że ma bardzo ważne informacje o Harvey'a Oswaldzie, czyli zabójcy prezydenta Kennedy'ego. Oczywiście udzielając tego typu informacji jest natychmiast pakowany w samolot i przewożony do Stanów Zjednoczonych i tam przesłuchiwany. Jakie są informacje, które udziela Nosenko? No, mianowicie on mówi, że był w wydziale zajmującym się turystami zagranicznymi, w tym także tymi, którzy zbiegli na zachód, w związku z tym miał dostęp do teczki Oswalda. No i Oswald, będąc w Stanach Zjednoczonych, bo on, Oswald wybrał wolność, znaczy Oswald będąc w Związku Sowieckim, jak wiecie Państwo, on przez moment wybrał wolność sowiecką, osiadł w Mińsku i KGB się nim nie interesowało. Oswald był zawodowym żołnierzem, był Marines. Dość dziwna historia, wszyscy, którzy znamy chociaż pobieżny sposób historii Związku Sowieckiego, to trudno sobie wyobrazić, żeby były Marines, który postanowił nagle zostać Sowietem, nie był pod kontrolą jakiegokolwiek departamentu KGB. Było to całkowicie niewyobrażalne, ale Nosenko, jako ten pułkownik, twierdził, że Oswald nie był na tyle interesujący, żeby nim się zajmować. Zostało to przyjęte jako jedna z wersji, pomimo tego, że Nosenko kłamał od samego początku, to znaczy on kłamał na temat swojej rodziny, on kłamał na temat swojego życia, on kłamał na temat swojego stopnia. Twierdził, że jest pracownikiem centrali KGB, a nie był w stanie opisać budynku tejże centrali, nie mówiąc już o procedurach i tak dalej. Uwierzono mu i tak samo jak przyjęto, że Oswald był samotnym szaleńcem, pomimo tego, że przesiedział w tej Rosji sowieckiej kilka lat, że przed samym zamachem wyjechał do Meksyku i spotkał się z oficerem KGB z Wydziału Odpowiedzialnego za Sabotaż i Morderstwa, wrócił i postanowił zastrzelić Kennedy'ego samodzielnie, a następnie nie zdążył złożyć zeznań, dlatego że został zabity przez Rubiego. Jeżeli popatrzymy na całą historię tego morderstwa Kennedy'ego, a w ubiegłym tygodniu dostałem dwie książki, które podobno miały mówić o tym, że są nowe fakty w tej sprawie, de facto jest to powtórzenie starych dezinformacji na ten temat, to zobaczymy, jak establishment polityczny i służb specjalnych zrobił wszystko, tak, żeby ten wątek sowiecki w sprawie zabójstwa Kennedy'ego został pogrzebany. Tak. I to jest taka bardzo ciekawa paralela do tego, co się stało w Polsce w 2010 roku i to, jak sprawa katastrofy smoleńskiej została pogrzebana. To się działo w Stanach Zjednoczonych, w wolnym państwie, gdzie działały bardzo różne komisje i narzędzia kontroli, tak? A jednocześnie, no, jak popatrzy się na tego Oswalda, tak, no to po prostu on cuchnie ruskiem aż na odległość, no to nie sposób tego ukryć, a można było zrobić z niego zwykłego wariata. I na tym polega, myślę, fenomen wywiadu sowieckiego, czy obecnie rosyjskiego, że oni potrafią przewidzieć na sposób myślenia. Już nawet nie nasze ruchy, bo to jest jasne, ale na sposób myślenia. I teraz powiem Państwu na koniec ciekawostkę. Napisałem kilkaset tekstów bardzo różnych, do czasopism zamkniętych i otwartych na temat służb specjalnych, ale jeden tekst mi przetłumaczyli Rosjanie, to był właśnie ten tekst.
No, nie jestem, może będę, poproszę. Znaczy, jeśli pan pozwoli, to panu ja przyznałem pierwsze A propos Kennedy'ego, jakby chciałem tylko usłyszeć, jaki był ewentualnie powód, no bo no, spotkałem się, bo właściwie to pytanie miałem zadać. Spotykam się z różnymi rzeczami, na przykład jedni mówią, że to ekipa, no nie wiem, związana z rządem światowym, też maczała w tym palce, no bo tam chodziło o parytet srebra i tak dalej, o ukrócenie samowoli Fedu i bankierów z Manhattanu. Z drugiej strony właśnie mówi się, że Ruby, tam jakieś przecieki, że poznał go kiedyś tam, jako rozszyfrował jego jako Żyda Rubina z Rosji, jeden z arystokratów polskich rozpoznał go. No, co zyskaliby Sowieci, no, zabijając Kennedy'ego, który no, jednak ocieplił trochę już potem po kryzysie kubańskim te stosunki. Skończyło się to nawet, nie wiem, wspólnym wysłaniem w kosmos tamtych misji. I... Znaczy, jeżeli chodzi o Kennedy'ego, no to też jest historia jeszcze raz do napisania. Dlaczego tak się stało, że to zostało zamiecione przez dywan? No, dlatego, że establishment amerykański politycznie zdawał sobie sprawę, że co? No, jeżeli wykażemy, że zrobili to Rosjanie, to co mamy zrobić? No, musimy wypowiedzieć im wojnę. No to było najprostsze. Sowieciarze zdawali sobie doskonale z tego sprawę, że żadnej wojny nie będzie, że Amerykanie się na to nie zdecydują. Zwłaszcza w obronie Kennedy'ego. W związku z powyższym zapadły decyzje na najwyższym poziomie, żeby w tej sprawie nie grzebać. Powiedzmy sobie szczerze, śmierć Oswalda była wszystkim, naprawdę wszystkim na rękę. I teraz tych teorii, kto zabił Kennedy'ego, jest bardzo dużo. No, miał go zabić CIA w zemście za to, że Kennedy nie wspomógł operacji lądowania w Zatoce Świń. Miał go zabić właśnie rząd światowy, mieli go zabić Kubańczycy za to, że chciał zabić Castro i tak dalej, i tak dalej. Prawda o Kennedy też jest zupełnie inna niż tą, którą nam się generalnie sączy przez te wiele lat, bo Kennedy dla nas to jest właśnie taki potulny misio, playboy z romansem z Marilyn Monroe. Narkoman, seksoholik. Dokładnie, tak. Jeżeli popatrzymy na to, nie na to, jaka propaganda liberalna buduje nam obraz Kennedy'ego, tak, jako właśnie takiego przyjemnego faceta do odprężenia, tylko popatrzymy na faktyczne działania Kennedy'ego, to będziemy widzieć, że jest to tak naprawdę jastrząb w tamtej sytuacji. Kennedy zdecydował się jednak wysłać okręty i zablokować Kubę. Tak? Jeden dokonał tego ruchu, tak? bardzo mocno wzmocnił sektor przemysłu obronnego, dając pieniądze na to. To nie jest prawdą, że wymyślili jakieś wspólne loty w kosmos, dlatego że wtedy Rosjanie właśnie wysyłali swoich ludzi w kosmos, Amerykanie jeszcze nie mogli tych ludzi wysłać. W związku z tym Kennedy nie jest tak jednowymiarowy, jak nam go się przedstawia, a jednocześnie szalenie niebezpieczny dla Rosjan. Po pierwsze dlatego, że był młodym, szalenie popularnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i sprzedając swój antykomunizm zrobił to z wdzięcznym uśmiechem. Jeżeli sobie przypomnicie to, co powiedział w Berlinie, tak, broniąc Berlina, wszyscy jesteśmy Berlińczykami, pokrzyżował bardzo poważnie akcję rosyjską. I z punktu widzenia Rosjan był zdecydowanie bardziej niebezpieczny dla nich, niż prezydenci, którzy byli republikanami. Zobaczmy, co się dzieje po Kennedy. Tak? Zostaje wybrany później już Johnson, tak, ale począwszy nie zostaje wybrany Nixon. Mamy do czynienia już z kompletną katastrofą, tak, i to na wszystkich poziomach. Po pierwsze, Nixon się okazał nieprawdopodobnym patałachem politycznym, który zniszczył prezydenturę, podważył zaufanie do partii republikańskiej bardzo mocno. Wtedy mamy ten okres wielkiej smuty amerykańskiej, czyli połowę lat 70. Oni pewnie widzieliście Państwo, a na pewno ci młodsi na Discovery, jak te helikoptery odlatują z Saigonu, tak, w 75 roku. Ci Wietnamczycy broniący Amerykanów tak się rzucają na te płozy, odpadają. No, to jest straszne, tak? To jest, znaczy Amerykanie mają zawsze taki dar, że oni wszędzie zostawiają swoich sojuszników na lodzie. To jest już tak, jak Brytyjczycy dokładnie. No. I ci rzucający się, to jest Nixon.
tak? Nawiązanie relacji z Chinami, niby przeciwko Związkowi Sowieckiemu, i ta cała polityka detant zaczyna się tak naprawdę w okresie Nixona. To są, wtedy następują przełomowe rzeczy. W okresie Nixona, jak się popatrzy, mamy do czynienia z sytuacjami, w których Nixon po prostu nienawidzi służb wywiadowczych. Tak? On ich nienawidzi między innymi z tego powodu, że twierdzi, że CIA było zaangażowane po stronie Kennedy'ego podczas pierwszej kampanii, kiedy on przegrał z Kennedy. Podczas tej kampanii było zaangażowane CIA, on to twierdzi. Są jego wypowiedzi, tak? Że musimy rozpieprzyć, przepraszam za słownictwo, ale to jego słownictwo, musimy rozpieprzyć CIA, bo tam jest 40 tysięcy intelektualistów czytających gazety. To dzięki niemu powstaje raport, który się nazywa Klejnotami Koronnymi. To jest raport wewnętrzny CIA. Oni wymyślają taki patent CIA, nowy dyrektor mianowany przez Nixona, Schlesinger, żeby wszystkie nieprawidłowości, które CIA popełniło od 1947 roku, czyli od daty swojego powołania do początku lat 70., żeby to wszystko zebrać w jeden raport. Jak się to wszystko zebrało w jeden raport, no to co się stało? Nastąpił przeciek, tak? Nastąpił przeciek, który doprowadził do powołania komisji kongresowych Churcha i Pike'a, które de facto rozwaliły ten wywiad. Rozwaliły w latach 70. wywiad amerykański. Znaczy, to był Wiesner, który napisał tą książkę Popioły CIA. On to nazwał, że CIA było jak miasto po prostu zgwałcone przez hordy barbarzyńców. To dokładnie oddaje tą sytuację, jaka była w tamtym czasie. Ona się nigdy, CIA się już nigdy nie odbudowała po czymś takim. I tu mamy do czynienia, i to jest Nixon, tak? To jest Nixon. Kennedy sprzedawał swój antykomunizm w sposób miękki, bardzo szerokiemu gronu społeczeństwa. Pamiętajmy, Kennedy, kiedy został prezydentem, ta zimna wojna trwała już 20 lat, tak? Ludzie po prostu byli tym zmęczeni. Byli zmęczeni makartyzmem, byli zmęczeni sytuacją ze czasów Eisenhowera, kiedy trzeba było budować schrony atomowe i tak dalej, potrzebowali odpocząć. Ale zagrożenie się nie zmieniło. Myślę, że Kennedy zdawał sobie z tego sprawę, że to zagrożenie się nie zmieniło. W związku z tym rozbudowywał przemysł obronny i z tego punktu widzenia był niebezpieczny dla Sowietów. I pytanie, dlaczego Sowieci mieliby go zabić? Tak? To jest oczywiście dywagacja. Stricte dywagacja. No, dlatego, że mogli. I to jest odpowiedź. Mogli to zrobić, więc to zrobili. Wielu ludzi do tej pory nie chce przyjąć tego do wiadomości, no ale jakby fakty są takie, jakie są, tak? I ciężko strasznie jest im zaprzeczyć. Chciałem się taką rzecz zapytać. Czy coś pan wie o organizacji Witkowskiego Moskietezy? Pierwsze pytanie. Drugie mam takie pytanie o lotmistrza Sąskowskiego. Jak pan ocenia? Po sprawie, on zwerbował sekretarki w niemieckich ministerstwach. Mm-hmm. Polska strona nie uwierzyła. Jak Kukliński, on też tak. Sekretarki. Gustawa. Chodzi mi taką rzecz, że jest taka hipoteza, że po tak zwanym procesie i skazaniu, i jak wybuchła II wojna światowa, on przeszedł na stronę rosyjską. Jak tam pan ocenia? Czy to jest taka trochę fikcja, czy taka bajka o tej sprawie? Niektórzy twierdzą, że on później pomagał wywiadowi sowieckiemu rozpoznawać dwójkę, Sąskowski. Trzecią sprawę będę miał taką, chodzi mi o szefa wywiadu niemieckiego, Waltera Nicole. Ten, który przywiózł Lenina do Zurichu. Przepuścił go przez Niemcy. Niektórzy twierdzą, że on później działał w wywiadzie sowieckim. I podczas zdobycia Berlina w 1945 roku Sowieci go wywieźli do honorowo, bo tam niektórzy twierdzą, że był bardzo jeden z większych agentów, bał się jego osobiście, tego Waltera Nicole Canaris. Tak niemiecki historyk z Ostazy tak twierdził. Czy coś pan wie? Znaczy ja ubóstwię takie pytanie, czy coś wiem? Tak, wiem. Wszystko. Raczej na pierwsze pytanie. No, organizacja Witkowskiego to jest jeden z nienapisanej w ogóle historii dziejów II wojny światowej, podziemia niepodległościowego w Polsce. Wiemy, jak Witkowski skończył, to znaczy został zabity. Został zabity, ponieważ było bardzo wiele uwag do jego działalności, że był człowiekiem nieposłusznym, a później, że także infiltrowana organizacja była, a to przez NKWD, a to przez służby niemieckie.
Faktem pozostaje, że bardzo wielu ludzi z tej organizacji służył na stokie w Armii Krajowej, w wywiadzie i kontrwywiadzie Armii Krajowej. No, ostatnio ukazała się książka zresztą o Witkowskim dwa miesiące temu. No, taka dość broszurowata, sto parę stron, ale warto do tego zajrzeć. To znaczy, nie ma tam jakichś specjalnie nowych wiadomości, ale ta wiedza, która była do tej pory, została usystematyzowana. Jeżeli chodzi o Sosnowskiego, no to świetne rzeczy na ten temat napisał Zacharski. Tak? Bez względu na to, co myślimy na temat Zacharskiego, on siedząc w tej Szwajcarii, przyglądał, miał dostęp do akt niemieckich, przyglądał te akta niemieckie i on napisał tą krwawiącą granicę, napisał książkę Sosnowskim, napisał tą o Reisnerze, taką cękłę. I myślę, że tam te wszystkie informacje, o które pan mnie pytał, się znajdują i odsyłam do tej książki. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno. Jeżeli nasz bohater tajnej wojny z Niemcami przeszedłby na stronę sowiecką i kapował polskich oficerów dwójki, to bym się nie dziwił, bo jak ogólnie wiadomo, ci nasi wybitni oficerowie dwójki przedwojennie pozostawili wszystkie akta personalne, prawda, w Warszawie. No, to świadczy o tym, jaki mieliśmy wywiad i między innymi akta personalne dotyczące tych spraw. I wielu ludzi, którzy uniknęło aresztowania i śmierci podczas spadki naszego agenta, dzięki temu, że te archiwa zostały zachowane w całości, dostały się w ich ręce, po prostu zostali wymordowani podczas wojny. Tak? No, takich rzeczy się nie wybacza, ja nie usprawiedliwiam tego, ale rozumiałbym Sosnowskiego, gdyby tak się stało. Żadne na ten temat dokumenty sowieckie się nie ukazały w tym okresie od 90 roku. Ukazało się bardzo dużo, ale akurat te się nie ukazały. No, tak samo jak nie ukazały się dokumenty Andersa, Okulickiego Niedźwiadka, Bora Komorowskiego i tak dalej, i tak dalej. Tak? No, te dokumenty są pilnie strzeżone i jeszcze żaden historyk, ani polski, ani rosyjski nie mieli do tego dostępu, a bez dostępu do tych akt, no, bardzo ciężko jest pisać historię, tak? Bardzo ciężko jest pisać historię, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z tymi ludźmi działo podczas, kiedy siedzieli na Lubiance. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Chodzi o upadek Związku Radzieckiego. Czy ta cała operacja to była planowana wcześniej, że tak się może zdarzyć? Czy oni byli zaskoczeni tym całym, tą rewoltą w Polsce i tym, co się później stało? Jeszcze samo to, że ci wszyscy kapusie, jakby tu ich nazwać, ci, którzy później lądowali miękko na tych, do dzisiaj im się dobrze powodzi, to chyba tak wygląda, jakby to była zaplanowana operacja wcześniej. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tej teorii, że to jest operacja, która była planowana wcześniej, to nie 5, nie 10, ale 20 lat wcześniej. No to oczywiście pisał Golisem w tej swojej znanej książce Nowe kłamstwa zamiast starych, to wydał Antoni Macierewicz, będąc szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jeszcze gdzieniegdzie tą książkę można dostać, a na pewno można ją pobrać bezpłatnie z internetu. Oczywiście opowiem Państwu chwilę o tym Golicynie, bo to była wyjątkowa postać. On właśnie pisze w tej książce o dezinformacji, którą w tej chwili przygotowuje, zbiera materiały, dostałem sporo materiałów z Rosji. Więc on w latach już pod koniec lat 60. trwa całkowita kampania niszczenia jego osoby, tak? Niszczenia wiarygodności go jako agenta. To była wyjątkowa postać, nie tylko dlatego, że spotykał się ze Stalinem i nie tylko dlatego, że przekazał ten projekt reformy służb specjalnych, że brał udział, bo osobiście brał udział w powołaniu pionu dezinformacji w KGB. Ten pion dezinformacji był zbudowany z zupełnie nowych ludzi, to znaczy werbowano tam głównie humanistów z otwartymi głowami, którzy mieliby ciekawe pomysły na akcje dezinformacyjne. I oczywiście on, pisząc swoją książkę pod koniec lat 70., ona się ukazała w 80., on przecież de facto opisał sposób porozumienia się komunistów z Solidarnością. Tak? Znaczy, on nie nazywa tego Solidarnością, że powstanie ruch społeczny i tak dalej, i tak dalej. I w końcu dojdzie do tego porozumienia.
Cała operacja przeprowadzenia zmian w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 89-90, znaczy w Europie Środkowej 89-90, a na wschodzie 90-91, nie jest niczym takim, czego nie dałoby się przeprowadzić od strony operacyjnej, tak, i wymyśleć. To nie jest nic takiego. Rosjanie przeprowadzali już tego typu operacje. Zaczyna się ta historia od wyboru Gorbaczowa. Gorbaczow jest wybierany, mówię o faktach, tak? To znaczy nie o spekulacjach. Jak będę mówił o spekulacjach, to podkreślę to, że są spekulacje. Został wybrany głosami KGB, Gorbaczow. Został wybrany dlatego, że potrzebna była zmiana. Gorbaczow wprowadza te zmiany. Wszędzie, jeżeli popatrzymy na państwa byłego bloku sowieckiego, Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię i tak dalej, w tych przemianach biorą udział oficerowie służb specjalnych, no głównie wywiadu wojskowego. To są oni, tak? Na każdym poziomie. Oni są inicjatorami pewnych zdarzeń. W Czechosłowacji mamy do czynienia z fikcyjnym zabójstwem studenta, w wyniku czego dochodzi do zamieszek, tak? Przewraca się władza komunistyczna. W Rumunii generał Militaru, który jest oficerem GRU, znaczy jest Rumunem, jest rumuńskim oficerem armii, ale jednocześnie oficerem GRU rozpoznanym już przez Jona Pacewę w połowie lat 80. w książce Czerwone Horyzonty. Stoi na czele rewolty. To jest przecież to jest pierwsza osoba, która wchodzi do telewizji i nawołuje do tego, żeby obalić Nikolaja Czałszewskiego. I oczywiście to jest tak, że nie wszędzie im się udało, tak? No w Czechach im się udało zdecydowanie mniej, a w Polsce udało się bardziej, tak? Ale na przykład w Rumunii czy Bułgarii udało się w 100%. Przecież w bułgarskich służbach specjalnych trwa wyścig, kto bardziej kocha Rosjan. Naprawdę, tak to wygląda. To jest państwo natowskie, chciałem przypomnieć, i także należące do Unii Europejskiej. W związku z tym ta cała sytuacja była zaplanowana, ale to tylko oficerowie służb specjalnych są w stanie twierdzić, że można coś zaplanować od A do Z. Nie można tego zrobić. Tak? Jest tak duża niewiadoma, że nie sposób jest po prostu przewidzieć wszystko. I w wielu przypadkach takie rzeczy po prostu nie zostały przewidziane. Tak? Na pewno sowieccy strategzy nie przewidzieli rządu Olszewskiego w 1992 roku. Bardzo dziwnej uchwały lustracyjnej, później realizacji tej uchwały lustracyjnej, kiedy tak naprawdę dowiedzieliśmy się, kim jest elita nami rządząca. No tego nie przewidzieli, bo gdyby to przewidzieli, by do tego nie doszło. Nie przewidzieli tego, że zostaną otworzone archiwa wojskowych służb i Cackiewicz napisze książkę Długie ramię Moskwy, która jakby obnaża ten cały system. To dla nich jest szalenie niewygodne, tak? Zakładali, że ich dokumenty wewnętrzne, te wszystkie poradniki dotyczące spraw werbowania, prowadzenia agentury, nielegałów i tak dalej, które oni wysyłali do służb zaprzyjaźnionych, wypłynął właśnie w Polsce. Tak? Nawet słuchajcie, w Czechach się nie zdecydowano na publikację, znaczy na dostęp otwarty do tego typu materiału. A polskimi pewnie są, można później poprosić i się poczytać wszystko na temat wywiadu sowieckiego, co oni tam jaką mają koncepcję, jaką mają technologię pracy i tak dalej. Więc Golicyn, pisząc swoją książkę, właśnie popełnił ten błąd. To znaczy on pewnych rzeczy nie brał pod uwagę, a przede wszystkim nie wziął tego, że nie można napisać 100% scenariusza, który da się zrealizować przez służby specjalne. I myślę, że to jest największy błąd samego Golicyna, jego sposobu myślenia, tak, przez te wszystkie lata. To jest właśnie jego największy błąd. No on praktycznie do końca twierdził, że wszystko jest manipulacją. No nie wszystko jest manipulacją, naprawdę nie wszystko jest manipulacją. Tak? I nie możemy się wszędzie doszukiwać manipulacji, dlatego że wtedy sparaliżujemy nasze własne ruchy i myśli. I nie będziemy w stanie, albo będziemy w stanie dreptać tylko w miejscu. Stopy! A co z nim? No właśnie. Chcę wrócić. Słucham? Ale to o stąpieniu nie ma co mówić, nie ma co mówić, tak? No w mojej opinii to jest po prostu sowiecki kret. Jest tylko pytanie, czy był nielegałem, czy tym nielegałem nie był. Po prostu dostał się. I jedna nauka, która z tego wypływa, to jest taka, że system bezpieczeństwa wewnątrz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa jest taki, że na początku, pamiętacie, to był jakiś dewian, który dał temu WikiLeaksowi, tak? Przekazał tą całą dokumentację. Potem on się później, ten żołnierz się zrobił dziewczynką, nie wiem czy wiecie, tak? Że on w międzyczasie, prawda, ewoluował. Żołnierza stał się dziewczynką, taką grodzką, tylko trochę ładniejszy, o ile można to w tych kategoriach, prawda, rozstrzygać.
A z kolei Snowden, no to jest kolejny, tak? No, jeżeli miał dostęp do tych informacji, był agentem procesu, to po prostu te informacje wziął, ale to nie jest tak, że ta sprawa się zdarzyła teraz i to nas powinno dziwić. Zobaczcie Państwo, Ames, tak, Ames, no średniego szczebla pracownik CIA był w stanie wynieść wszystkie akta jakichkolwiek szpiegów, jakie Rosjanie posiadali w bloku wschodnim. Wszystkie, tak? Sprzedał wszystkich. Gdyby Kukliński nie został zdradzony w tym 81 roku i by przeżył tą zdradę, która wyszła, jak wiecie, z Watykanu, to zostałby zabity najpewniej na bazie dokumentów, które przekazał Ames. Po prostu pakował te dokumenty, tak, i sobie wychodził z fabryki, pakował to w takie reklamowe, wychodził i to zanosił Rosjanom. Hansen w jaki sposób działał? Nie został złapany przez przypadek. Hansen nawiązał kontakty z Sowietami. Sowieci domyślali się, kim on jest, ale nie wiedzieli do końca. Miał skrytkę, gdzie on chował dokumenty, oni chowali kasę, a padł tylko dlatego, że jak uciekł Mitrochin z dokumentacją po 90 roku, to przytargał na zachód worek, w którym Hansen wkładał te dokumenty i na tym worku były jego odciski palców. On dlatego wpadł, a nie dlatego, że system był szczelny. System był całkowicie nieszczelny. No i Snowden jest takim kolejnym, doskonale rozegranym przez Rosjan, bo mamy z jednej strony Baracka Obamę, kompletnego nieudacznika, tak, którego należy pognębić, no i został pognębiony, no bo pokazano dokumenty, że Amerykanie podsłuchują swoich partnerów. No dobrze, podsłuchują od 50 lat, tak, szpiegują Francuzów ile mogą, tak samo Niemców i tak dalej, i tak dalej. No nic się nie zdarzyło, tak, no powiedzmy sobie, no żadna rewelacja, tak, żadna rewelacja, no ale wyjątkowo silne uderzenie bardzo słabego Obamy, więc ze Snowdenem to tam myślę, cała historia będzie się jeszcze rozwijała wiele lat, bo to co zostało publicznione z jego wypowiedzi, to myślę, że jest to wierzchołek góry lodowej. Tak? Ale czy Snowden to był szpieg, czy to był amator? Nie, no moje ocenie, on był rosyjski od samego początku, tak? Tylko jest pytanie, czy on został zwerbowany przez Rosjan, czy był nielegalny. No bo te działania oficerów nielegalnych trwają cały czas, one się nie zmieniły, tak? Pomimo, że bardzo ciężko jest prowadzić w tej chwili agenturę nielegalną, no bo przy tej totalnej inwigilacji, z którą mamy do czynienia, tak? Czyli karta kredytowa, przepływach w internecie i tak dalej, jest bardzo ciężko zainstalować kogoś pod fikcyjnym nazwiskiem, znaczy fikcyjnym w tym sensie, że to nie jest ta osoba, gdzieś na zachodzie i go wypromować, tak? No te systemy bezpieczeństwa działają coraz lepiej, ale widać, że nie na tyle dobrze, tak? Być może Snowden był nielegalny, ale to mówię, to być może, bo też nie ma. To są takie, myślę, że historycy za 30 lat, ja już pewnie nie będę żył, będą się właśnie na ten temat zastanawiać i jak będą rozmawiać na takich spotkaniach jak dzisiaj, to będą zaczynać historię, prawda, po zimnej wojnie musimy zacząć pisać od nowa. No i to mniej więcej będzie tak to wyglądało. Dobrze, a w świetle tego, co się dzieje na Ukrainie, czyli tak, świat szpiegowski nie stał się postszpiegowskim, czy teraz po prostu nie wystarczy działać na wyrwę? Czy potrzebne są takie subtelne właśnie działania jak szpiegów utajnionych przez lata, kretów i tak dalej? Czy szpiegi się nie skończyli, czy oni już nie są niepotrzebni? No to jest pytanie, które tak naprawdę jest od lat 70. stawiane, od czasu Cartera, kiedy szefem CIA został, był nowy powołany szef CIA i wtedy administracja doszła do wniosku, że jednak bardziej satelity, a bardziej nowa technologia niż szpiedzy. No to się skończyło tym, że jak w Iranie zrewoltowani studenci zajęli ambasadę, to te satelity mogły sobie oglądać dachy tej ambasady, prawda? Ale nie było wiadomo, co się w tej ambasadzie dzieje. Na tym polega różnica pomiędzy szpiegostwem technologicznym w jakiejkolwiek formie, tak to mówimy, a szpiegostwem tradycyjnym. Przywoływana tutaj przeze mnie Czechosłowacja podczas zmiany politycznej,
Jest bardzo ciekawie opisana historia, jak działała tam CIA, mianowicie oni byli pozbawieni jakichkolwiek źródeł, w związku z tym to, co się działo, oglądali na ekranach telewizji przemysłowej, bo do tego mieli dostęp, tak? Czyli oni oglądali te manifestacje, nie mieli żadnego wpływu na to, co się dzieje, w Czechach, po prostu tego nie wiedzieli. Jak to wyglądało. Stąd też późniejsze, bardzo słuszne z ich punktu widzenia działanie, czyli wejście w komitywę z byłymi oficerami komunistycznych służb specjalnych, czyli jak w Polsce na przykład Czerwiński, Jasik, Fompara, Libera itd., itd. Z punktu widzenia amerykańskiego to byli dobrzy partnerzy do rozmowy. Z punktu widzenia naszych narodowych interesów nie, tak. Ale za karierą tych generałów stoją przede wszystkim amerykańskie służby specjalne tutaj, tak? bo bez ich wsparcia ci ludzie tymi generałami by nie byli, a dostali pomoc. W związku z tym to klasyczne szpiegostwo jest, to znaczy im więcej mamy technologii, tym bardziej jest nam potrzebne to klasyczne szpiegostwo, tak? Bo musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania, które siedzą w głowach tylko decydentów, szefów służb i tym podobne rzeczy. A co do Ukrainy już bezpośrednio, to ja popełniłem do rzeczy w tym tygodniu taki artykuł na temat ukraińskich służb specjalnych. Znaczy cały czas szefostwo ukraińskich służb specjalnych, czy też wywiadu, cywilnego wywiadu wojskowego lub SBU, to są ludzie, którzy przesłużyli przynajmniej kilkadziesiąt lat w KGB lub GRU, tak? Ja mówię po tych zmianach, które nastąpiły po Majdanie. Ja nie mówię o wcześniejszych. Bo skłoniło mnie do napisania tego tekstu wypowiedź pierwszego prezydenta Ukrainy, Krawciuka. On dał taką wypowiedź, że no za Janukowicza służby, prawda, ukraińskie to były pod całkowitą kontrolą rosyjską. No to ja zadaję takie pytania, kiedy nie były. I opisuję tą całą historię powołania służb specjalnych ukraińskich od tego 91 roku. No słuchajcie, był wyłącznie GRU i KGB, wyłącznie. No wiceszefem pionu antyterrorystycznego, pierwszym zastępcą szefa SBU, czyli tego pionu, który odpowiada za walkę z tymi ludkami zielonymi, czy jak się tam różnie nazywa, prawda, na wschodzie Ukrainy, jest facet, który przyszedł, z tego co pamiętam, pod koniec lat 70. do KGB. Także służył w centrali, tak? I ten gość w tej chwili ma odpowiadać za to. Znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że on nie jest wielkim patriotą ukraińskim. No być może jest, prawda? No ale to był KGBistą, w związku z powyższym, podstawowe zasady BHP kazałyby go eliminować z tej sytuacji i jest naprawdę bardzo dziwne to, że państwo ukraińskie istnieje niepodległe 23 lata, tak? Przez 23 lata nie byli w stanie wychować kadr, które nie są z KGB i z GRU, tak? Kadr, które powodują, że mianują nowego admirała i ten admirał na drugi dzień przechodzi na stronę sowiecką i tak dalej, tak? Więc to tam sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana i za to odpowiadają przede wszystkim sami Ukraińcy, tak? Sami Ukraińcy, że dowodzą, że ich służbami, czy też armią dowodzą ludzie, którzy bardziej są przywiązani do matuszki Rosji, czy tam do Związku Sowieckiego niż do niepodległej Ukrainy. A na ile lepiej z Polsce, jeżeli tłumaczy prezydenta jest żona generała Tukaczewskiego? A syn Tukaczewskiego przejmuje firmy. Znaczy, jeżeli ona jest agentem obcych służb, tak? Mówię o żonie Tukaczewskiego, to szczerze współczuję, bo przecież takie pierdoły, jakie wyprata pan prezydent, prawda? To nie wiemy, ale na pewno jest tłumaczem, więc jest obecna przy wszystkich rozmowach pana prezydenta, jednocześnie jest żoną generała Tukaczewskiego, którego. Tak, tak. Czy u nas jest tak bardzo inaczej niż na... Nie, to znaczy zobaczmy, że jednak tak. To znaczy jednak po chwili obecnej nawet zarządów Donalda Tuska, no szefami służb nie są ludzie, którzy wywodzą się z SB. Nie ma takiej sytuacji. To miało miejsce jeszcze wiele lat temu. Ale w tej chwili nie ma. W międzyczasie, przez ostatnie 20 parę lat, do służb przyszło bardzo wielu młodych ludzi. Oni przeszli, niektórzy pokończyli już te 15 lat służby i przeszli na emeryturę. Znam wielu bardzo takich, bardzo porządnych oficerów. Pracowałem w tym systemie, więc miałem okazję ich poznać. I przy czym ja może odpowiem na to pańskie pytanie w ten sposób. No, gdybym był oficerem rosyjskiego wywiadu i zamierzałbym uciec, to Polska byłaby ostatnim krajem, gdzie bym rozważał, prawda, tą ucieczkę. No, i myślę, że tak myślą oficerowie rosyjscy.
że nic dobrego raczej by ich tutaj nie spotkało. Sprzedadzą za 5 zł każdego. Ja nie wiem, czy sprzedadzą, tylko myślę, że infiltracja tej służby przez obce wywiady, i to nie tylko wywiad rosyjski, bo my patrzymy przecież z tej perspektywy największego naszego zagrożenia, tak, ale no, nasze interesy narodowe nie zawsze muszą iść wspólnie z amerykańskimi czy z unijnymi interesami. To także myślę, że przez ludzi z tej grupy, plus przez korporacje, które prowadzą swoją własną politykę i mają swoje własne interesy potężne w tym kraju, które także werbują agenturę, i nie mam wątpliwości, że także werbują ludzi spośród oficerów służb specjalnych. Parę tygodni temu ukazała się książka Czterek, to jest cykl wywiadów zrobiony przez pana Grzegorza Chlastę. Książka jest tak naprawdę o trzech, chociaż ma tytuł Cztery, bo nie ma tam Nisą Miodowiczu, ale jest Sienkiewicz, jest Brochwicz, jest Niemczyk, czyli osoby, które zakładały Urząd Ochrony Państwa. Ja też napisałem tekst, nie wiem, czy Państwo czytali, dokładnie tydzień temu, na temat tej książki. Napisałem ten tekst Sienkiewicza i zaczynałem go w ten sposób, że czytając tą książkę, oficerowie wywiadu rosyjskiego trzymałem się za brzuchy ze śmiechu. Tak? No, jest to... No jest to porażająca książka. Ja polecam, żeby może nie kupować jej, ale jak można by pożyczyć w bibliotece albo od jakiegoś znajomego, to ją po prostu wypożyczyć i przeczytać, bo to pokazuje skalę niezrozumienia problemu przez ludzi, którzy kierowali tymi służbami specjalnymi. Niezrozumienia po prostu problemu. Ci ludzie po 20 paru latach bronią decyzji zatrzymywania w służbie specjalnej ludzi z wywiadu i kontrwywiadu perolowskiego. Oni bronią tych decyzji, twierdzą, że Lesiak to był właściwie taki, za przeproszeniem, migdanc, co tam czytał, co pap napisał i chodził z tym do szefa i się chwalił, i tak dalej, i tak dalej. I to są na przykład Niemczyk, który jest taką postacią, nad którą ja się wyjątkowo dobrze mi się intelektualnie wyżywa, bo facet jest, no, wydaje się niedorozwinięty trochę. Na przykład on ma takie, w tej książce pisze, znaczy wypowiada się w ten sposób, że no, to nie jest prawda, że jego dziadek, a jego dziadkiem był Cech Mackiewicz, był agentem bezpieki. No był agentem bezpieki, no był. Ale skąd on to wie? Nie to, on nie czytał akt. Powiedziała mu to wujek i mama. No naprawdę. Szef pionu analitycznego, służb specjalnych, wypowiada się w ten sposób, że nie czytał akt, ale mu mamusia powiedziała. No to jeszcze, co mu mamusia powiedziała, że Rosjanie są dobrze, albo bezpieka, i tak dalej, i tak dalej. Albo Brochwicz, który przychodzi do Urzędu Ochrony Państwa, sam siebie każe nazywać nowym czekistą, a w pokoju organizuje, ja to nazywam izbą pamięci, tak, ale na ścianach wywiesza jakieś tam dzierżyńskie stoją, jakieś tego typu medale. No proszę Państwa, ja też pracowałem tam, prawda, i jak ja przyszedłem, to powiesiłem polską flagę, a nigdy by mi nie padło do głowy, żeby powiesić dzierżyńskiego sobie na ścianie. Nie uważam się, znaczy uważam się za osobę, która generalnie ma duże poczucie humoru, ale nie aż takie. Więc naprawdę polecam przeczytanie tej książki, bo tam jest także klucz do zrozumienia współczesności, także rządu Tuska. Nie kupować, pożyczyć, to jest najlepsze. Pan Klasta, to jest jakiś dziennikarz. Top FM. Nie, no ja właśnie być może dlatego nie zapytałem, jakim jest dziennikarzem, bo nie słucham Top FM. Proszę mówić do mikrofonu. Dobrze, już biegnę. Dziękuję bardzo. Trochę ze zdziwieniem wysłuchałem, przywołał pan przed chwilą w swojej wypowiedzi fakt, jakoby, że służby amerykańskie decydowały o fakcie, iż Lesiak i podobni jemu pozostali w służbie. A jednocześnie za chwilę przytacza pan książkę, w której trzej szefowie, i zgadza się pan z tym też, wspominają, że to oni decydowali o tym, kto będzie pracował w służbach. Myślę, wydaje mi się, że o tym, kto będzie z oficerów SB pozostanie w służbach, a kto nie. Dla Amerykanów było to całkiem obojętne. I w 1989-1990 roku to nie Amerykanie decydowali, proszę pana, o tym, kto pozostanie z owych pułkowników, majorów w służbach.
Najlepszy dowód są te wspomnienia później przytoczone w tej książce, o której pan tu wspomina, o tych późniejszych, to pan tu przytacza właśnie. To nasi późniejsi szefowie łopu, twórcy łopu, to oni decydowali, Belweder by decydował o tym, kto z oficerów Służby Bezpieczeństwa pozostanie, a nie oficerowie amerykańscy, nie CIA, to nie tam decydowano, wydaje mi się. Chociaż pan twierdzi, jak to było inaczej. Jest tak, oczywiście, tak, mogę. Oczywiście nie ma sytuacji zero-jedynkowej. No to złożyło się na to, dlaczego ludzie tacy jak Czerpiński, Jasik, Libera, ja nie mówiłem akurat o Lesiaku, w tym kontekście zostali w służbach specjalnych, czyli wymieniłem oficerów wywiadu. Nałożyło się kilka przyczyn. Oczywiście polityczna tutaj w Polsce taka, że podjęto decyzję, że oficerowie z jednym wyjątkiem, czyli Makowskiego, który był w pewnym momencie szefem tego Wydziału 10 Zarządu Pierwszego, czyli tego zajmującego się zwalczaniem za granicą opozycji, nie został pozytywnie zweryfikowany, jeszcze jednego kolega, to wszyscy inni przeszli do wywiadu i była to decyzja stricte polityczna. To była decyzja stricte polityczna, oni nawet nie podlegali normalnej procedurze weryfikacyjnej. Komisje weryfikacyjne, te na poziomie takim jak regionalnym czy na poziomie centralnym, głównie zajmowały się z dwójką, trójką, czwórką, piątką, tak? Czyli tymi częściami Służby Bezpieczeństwa. Dlaczego Amerykanie mieli na to wpływ i wywiad amerykański? Jest takie bardzo ciekawe, są takie bardzo ciekawe wspomnienia, w tej chwili sobie nie przypomnę tytułu, szefa Wydziału Europy Środkowo-Wschodniej CIA o nawiązaniu relacji z polskimi oficerami, znaczy nie polskimi, tylko wywiadu PRL-u. To jest 89 rok, u nas dokonują się zmiany, jeden z oficerów CIA idzie i nawiązuje kontakt. Jak wiemy, co się później stało, tak? Dlaczego ci oficerowie wywiadu byli kluczowi. Mianowicie była sprawa, no, z jednej strony no, to jest ten sam, tak, sławny, czyli pomoc w wywiezieniu amerykańskich oficerów z Iraku, ale wcześniej mamy do czynienia z akcją przewozu Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela. Tak. To zabezpieczali właśnie tacy ludzie jak Czerpiński i Libera. W związku z tym oni byli bardzo mocno hołubieni przez amerykańskie służby specjalne. Powiem panu tak, jak ja przychodziłem do kancelarii premiera, do sekretariatu ministra koordynatora służb specjalnych w 1997 roku, to właśnie ci ludzie, którzy byli związani z Liberą, z Czerpińskim, z amerykańskiej misji wywiadowczej, oni właśnie wtedy odchodzili. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, bo ja rozmawiałem z tymi oficerami CIA i starałem się pokazać, jakie zagrożenia niosą ze sobą ci ludzie. Przenoszenie tych ludzi z wywiadu na grunt służb specjalnych, a takim już koronnym dowodem, no to pamiętacie, była sprawa Olina, tak? Zaangażowanie się Belwederu i całkowicie skrzemienie tej sytuacji przez nich. I ci oficerowie CIA stali murem za swoimi przyjaciółmi ze Służby Bezpieczeństwa. I dopiero wymiana w 97, na przełomie 97-98 roku członków misji łącznikowej CIA w Polsce zmieniła w miarę jakościowo to, co się działo od początku lat 90. To nie jest tak, że Amerykanie i amerykańskie służby nie mają wpływu na to, co się dzieje w kraju. Nie przypadkiem, naprawdę nie przypadkiem było to, że szefem GROM-u został Sławek Petelicki, czyli oficer wywiadu, który zajmował się walką z opozycją, syn komandosa z NKWD i tak dalej, który dostał pieniądze od Amerykanów na to, żeby ten GROM stworzyć, tak, bo GROM powstał dzięki pieniądzom amerykańskim, w znacznej części, tak, został wyposażony, wyszkolony i tak dalej przez Amerykanów. I pośród, no, mieliśmy dziesiątki komandosów, tak, w tym kraju, naprawdę, i niektórzy byli dobrzy, a wybrali ubeka z wywiadu. Dlaczego? Nigdy nie zadawał pan sobie takiego pytania? To nie było, no bo co, bo on się kochał w rzucaniu nożem, Petelicki, no to takie słabe uzasadnienie, tak? Bo go mieli.
Nasi oficerowie komandosów wymyślali przecież systemy walki wręcz. No to była masa tych ludzi, których można było wykorzystać, a wzięli wysokiego faceta z wywiadu przeciwko Solidarności. To naprawdę ten wpływ amerykański był tutaj widać od samego początku. Oni po prostu mi woleli, tak? A woleli, to znaczy, to nie jest tak, że oni byli ci Amerykanie jakimiś zdrajcami. Nie, z punktu widzenia amerykańskiego, gdybym ja był oficerem CIA przyjeżdżającym do Polski w roku 89 czy 90 i chciałbym móc pozyskać informacje o tym, co się w tej służbie działo, zdobyć kolejnych informatorów na przykład na kierunku bliskowschodnim, gdzie wywiad PRL był dość silny, to bym rozmawiał z tymi ludźmi. No z kim miałbym rozmawiać? Z Konstantem Jadowiczem i do czym? Prawda? No bo to jest właśnie to, tak? Tak działają służby. To nie jest ewenement. Zobaczmy, jak Amerykanie rozmawiali z Niemcami po 1945 roku. Wybrali sobie faceta, który się nazywał Gehlen, był oficerem Wehrmachtu, tak? Jego zastępcą był gość, który był z SS. No nie powinni się im dotykać. A na kim zbudowali niemieckie służby specjalne? No wicerek Wehrmachtu i SS i Gestapo. Tak to, w tym świecie to jest jakby naturalna rzecz. W tym świecie jest to naturalna rzecz. Łatwiej Amerykanom było rozmawiać w ten sposób niż inny, a ponieważ my mamy niestety jako naród taki wyjątkowy dar, jesteśmy strasznie wycofani i strasznie zakompleksieni, w związku z tym jak przyjechali Amerykanie, no to po prostu my przejęliśmy pewne zasady gry. No to tak to wygląda u nas, to co amerykańskie czy zachodnie zawsze było bardziej pożądane i bardziej mądre. A pamiętam taką zorganizowaną w 95 roku konferencję bezpieczeństwa regionu w Łodzi. Na tą konferencję przyjechał, pamiętam, wtedy Landsbergis, iluś tam ministrów z Europy Środkowo-Wschodniej i jeden analityk z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była reprezentowana przez analityka z Ministerstwa Obrony. To wszystkie media z kim zrobiły wywiad? Z Landsbergisem? Nie, zrobiły z tym analitykiem. Analityk przyjechał tu jako obserwator, on nie był politykiem. I to niestety, to miało przełożenie od 89 roku, więc oczywiście to nie jest tak, że Amerykanie, że tylko to oni zrobili bez woli politycznej, nie mieliby tutaj nic do gadania, ale ta wola polityczna była od samego początku. A zapytamy na to w takim razie, jaki wpływ na obsadę stanowisk, przepraszam, miała Kancelaria Prezydenta ówczesna? A czyli Jaruzelskiego? Nie. No tak, no ale to już mówimy o 91 roku. Czerpiński zasłaniał na w czasach Wałęsy. Mówimy o Wałęsy, o Czerpińskim. Znaczy na... Że... Ja twierdzę, bo pan twierdzi, że Czerpiński to jest zasługa amerykańskiego. Nie, że został w służbach i był awansowany po kolei, w sensie takim, że cieszył się poparciem, tak? Poparciem amerykańskiego wywiadu. Dokładnie, odwrotnie niż Zacharski, który się tym poparciem nie cieszył. Tak, natomiast... Kancelarii Prezydenta i samego Prezydenta. Nie, no to... był zwykłym ochraniarzem. W jakim sensie? W Wałęsy. To był oficer, który tu prowadził, ochraniał Wałęsy. Nie. No nie, Czerpiński był oficerem wywiadu, który pracował w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, był na przykład oficerem prowadzącym Olechowskiego. No nie, był chronił go w Gdańsku. Ale to znaczy w jakim sensie chronił? Wachowski, nie Czerpiński. Nie. To tutaj się pana nazwiska pomylili. Nie, Czerpiński był wieloletnim pracownikiem wywiadu, był słuchaczem tego bodajże pierwszego kursu w szkole w Kikuta. Podobnie jak Libera, jak Petelicki, jak generał Petelicki i tak dalej. No i on po prostu cieszył się poparciem Amerykanów, dlatego że bardzo szybko zmienił jednego swojego pana na drugiego pana, tak? To znaczy zmienił sobie to Amerykanów, pomagał im i tej pomocy udzielił naprawdę potężnej, to nie dał wątpliwości, zdobył ich zaufanie, a mając ich zaufanie łatwo awansował w służby, dlatego że zawsze ten element, no i nasi tutaj, prawda, główni sojusznicy amerykańscy popierają go, to się zawsze w służbie przydaje. Tak? Może dlatego ja nie zostałem generałem, że nie wiem, nie byłem popierany przez jej...
No to olbrzymie oczywiście na kształtowanie się służb specjalnych i kierownictwa służb specjalnych. To Bałęsa miał tutaj nie miał na więcej do powiedzenia, tylko pamiętajmy, że to jest tak, że tych grup wewnątrz Urzędu Ochrony Państwa, które zabiegały o względy Bałęsy, było kilka, bo to nie jest ta grupa tylko tych byłych wywiadowców, właśnie Szczępińskim liberom, ale to jest właśnie ta grupa tych młodych biczków, którzy przyszli razem z Kozłowskim i tam wszyscy, oni wszyscy. One oczywiście naskakiwały, to się ukróciło dokładnie w momencie, kiedy Bałęsa przestał być prezydentem, znaczy ta cała akcja w sprawie Olina i potem przyjście do władzy Kwaśniewskiego zdecydowanie mocno zachwiało tym całym systemem. Tak? No ale to one zachwiały, ale Libera wrócił jako szef wywiadu za rządu Buzka, został mianowany za rządu Buzka szefem wywiadu, tak więc to, czy w okresie, kiedy ja pracowałem. Jaki stosunek był prezydenta do tych mianowań amerykańskich? A tego nie wiem. Znaczy ja nie wiem, czy Wałęsa w ogóle miał, znaczy czy pańskim zdaniem Wałęsa jest na tyle zdolny intelektualnie, żeby zrozumieć tego typu pytanie, bo w mojej ocenie nie. Ja Wałęsa obserwuję od tych tam 30 lat. Myślę, że bardziej Wałęsie po prostu jak to Wałęsie tak sklebiało to, że ci generałowie tam przychodzą do niego, całują go w mankiet i mówią tutaj nasz panie prezydencie, wszystkie te wasze dokumenty tam zmielimy, spalimy, zjemy, prawda, ukryjemy, no nie wiem, jakby ktoś tam chciał się do pana dobrać, zniszczymy. Niż to, że on myślał sobie, że tam go tego czy innego popierają Amerykanie. Myślę, że to nie miało dla Wałęsy żadnego znaczenia. Ta piętrowa konstrukcja nie bardzo była do pojęcia dla niego. Tak sądzę. Tak on miał. Wałęsa jest po prostu zwykły, prosty cwaniaczek. To widać doskonale po ostatniej książce Cęckiewicza, ten człowiek steczki. Tak? To taki kapuś, tak? Najpierw milicyjny, później wojskowy, później ubecki. No, później on zawsze potrzebował jakiegoś tam oficera prowadzącego i zawsze miał. Tak? Więc to nie przeceniałem roli Wałęsy w układach, w służbach specjalnych, kogo on tam awansował, kogo nie awansował, tylko raczej to ludzie, którzy byli wokół samego Lecha Wałęsy, tak? Jaki oni mieli wpływ na to, że pewni ludzie ze służb specjalnych do Wałęsy mieli lepszy dostęp, a inni nie mieli tego dostępu. Zresztą pamiętajmy, że ta grupa właśnie Czempiński i tak dalej, w momencie upadku Wałęsy, ona się od niego odcięła. To znaczy Czempiński o sprawę Olina odciął się już na poziomie, kiedy ta sprawa cały czas się toczyła po wystąpieniu Milczanowskiego. A do końca bierność Wałęsie zachował na przykład Kostek Miodowicz przecież, który był jednym z głównych bossów Instytutu Lecha Wałęsy. Między innymi reprezentantem Instytutu Lecha Wałęsy w akcji wyborczej Solidarność. Tak? Ci ludzie się trzymali Wałęsy dłużej zdecydowanie niż ta cała postubecka, prawda, generalicja. Ja teraz pozwolę sobie wyjść z Polski. Mam dwa tematy. Pierwszy to budowa przez Niemców nowoczesnej firmy na terenie Rosji. To jest firma wybudowana przez koncern niemiecki zbrojeniowy, która miała służyć nowoczesnym zarządzaniu, pomagać w nowoczesnym zarządzaniu armii Putina. Jaki jest stosunek wywiadu, między innymi amerykańskiego wywiadu i w tej sprawie? A drugi temat, proszę powrócić do i bardziej zobrazować wątek watykańsko-kuklinowski, jak to woli. Znaczy, na pierwsze to nie jestem pan w stanie odpowiedzieć. Po prostu nie wiem, jaka jest opinia amerykańskiego wywiadu dotycząca niemieckich inwestycji na terenie Rosji w zarządzaniu tamtejszą armią. Po prostu nie wiem, ale mam nadzieję, że się czegoś dowiem, jak zapytam. Nie sądzę, żeby była jakaś szczególna, dlatego że administracja Baracka Obamy nie interesuje się tą częścią Europy w jakiś szczególny sposób. Widać to nawet po Ukrainie. W związku z powyższym mają jakby swoje większe globalne problemy niż wojenki o Kijów, czy kwestia polska, czy tam niemiecka. I pamiętajmy, że głównym partnerem na kontynencie naszym amerykańskim są Niemcy,
Amerykanie mają dość duże, wydaje mi się, zaufanie do nich, w związku z tym Niemcy robią to, co robią, robią to od 100 lat, czy nawet więcej. Nie powinniśmy się dziwić, że tego typu działania mają miejsce. I jeżeli chodzi o Kuklińskiego, no to jest dość znana sprawa, mianowicie Cassi został zaproszony na audiencję do papieża Cassi, czyli szef CIA. Cassi był bardzo charakterystyczną postacią, bo on był oficerem OSS, to jest ta wojenna CIA, poprzedniczka CIA, i on później, jak OSS w 1945 roku rozwiązano, on poszedł do cywila, zajął się biznesem, był najbogatszym w historii szefem CIA, także najstarszym i w ogóle pierwszym szefem CIA, który był członkiem rządu za rządów Reagana. I on pojechał do papieża Polaka i po prostu postanowił pochwalić się, że ma źródło w sztabie generalnym Wojska Polskiego. Tak? Tłumaczem tego spotkania był biskup obecny, kurczę, powiedziałem z głowy. To właśnie, dziękuję, biskup Polonek, który tą informację przekazał do Polski, tak? I w ten sposób Kukliński został zdekonspirowany, to znaczy w tym momencie kontrwywiad. Padł na jego trop i było tylko kwestią dni, może tygodni, kiedy Kukliński zostanie namierzony. To, że nie został na samym początku namierzony, należy nie sądzić, że dlatego, że po prostu był bliskim współpracownikiem Jaruzelskiego i bardzo wielu innych wysokich oficerów LWP. I w związku z powyższym nie był w tym pierwszym kręgu, ale to była, tak jak mówię, kwestia tygodni co najwyżej, żeby został rozpracowany i musiał uciec, tak? Więc to jakby niesforność szefa CIA doprowadziła do tego, że Kukliński został zakonspirowany. No ale pamiętajmy o tym, znaczy moja teza jest taka, że został i tak by zdekonspirowany przez Amesa, wtedy najprawdopodobniej nie zdążyłby wyjechać z Polski, tak? Tak jak wszyscy ci, którzy przez Amesa zostali zdradzeni, zostali albo zabici, albo skazani na wieloletnie więzienie. Tak, dokładnie wszyscy. Ja jeszcze dokończę, jeżeli chodzi o sprawę tej bazy. No już nie będziemy przechodzić. Tak. Proszę pana, wiadomo, że na Ukrainie wybory wygrali narodowcy. Wiadomo też... Wygrali czy wygrają? Włączone, proszę. Dziękuję. Wiadomo też, że przez jakiś okres czasu, to jest rząd, z tego co wiem, 8 lat, Amerykanie przekazali parę milionów dolarów na to, żeby narodowcy jednak osiągnęli swój sukces. To wiele mówi. Znaczy narodowcy gdzie? Na terenie Ukrainy. Znaczy, no, tak, no, ja podziwiam pański optymizm i wiedzę, że na terenie Ukrainy zwyciężą narodowcy. Nigdy nie przekraczali paru procent i nagle mają przejąć władzę. Bo rozumiem, że narodowcy to myślimy o banderowcach, tam w prawym sektorze i tak dalej, i tak dalej. Weszli już do Lwowa kiedyś, nie mieli tam wstępu. Więc 20 lat, więc no, to jest ich sukces ogromny. No ale no, nigdy. Nie weszli do Kijowa, Charkowa, Doniecka. Do Kijowa, przepraszam, już weszli teraz. Wcześniej tam nie wpuszczano, więc to jest znaczy, sukces. To jest tak, no ja bym... Jakby to dobrze ująć, żeby jednocześnie nie powiedzieć czegoś, za co później mógłbym być ciągany przez szefów obecnych służb po sądach. Otóż nasze służby od początku lat 90., mówię o naszych służbach, miały dość dobre rozeznanie w kwestii ekstremizmu politycznych na Ukrainie. Czyli te wszystkie organizacje, które teraz tworzą prawy sektor, to może nie wszystkie, ale te, które istniały w latach 90. organizacje, istniały kilka, które weszły w skład prawego sektora, były dość dobrze rozeznane przez służby polskie. Z tych informacji, które miały służby polskie oraz z tego, co zostało zebrane w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie, wynikało wprost, że znaczna część ruchu nacjonalistycznego na Ukrainie jest sterowana przez Rosjan. Prawda? Znaczna część tego ruchu, zwłaszcza ekstremiści z tego ruchu, ci, którzy znaleźli się w prawym sektorze. W międzyczasie
zdarzyła się taka historia, że w sposób bardzo mocny została ograniczona polityczne wpływy Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów. To była w latach, na początku lat 90. największa organizacja nacjonalistyczna na Ukrainie, kierowana przez Sławę Steczko, bezpośrednio wywodząca się z tego ruchu nacjonalistycznego, który uciekł głównie do Niemiec i do Kanady po II wojnie światowej. Bardzo dużo zostało włożone pracy w to, żeby Kongres Ukraińskich Nacjonalistów, który był organizacją umiarkowaną, żeby go zmarginalizować, jednocześnie żeby w ruchu nacjonalistów ukraińskich zostały wywindowane osoby i organizacje, które są całkowicie nieobliczalne i w dużej części bandyckie. Jednakże, co jest szalenie istotne, polityką ukraińską nie rządzą politycy, tylko rządzą oligarchowie i to się nie zmieni. A ponieważ rządzą oligarchowie, w związku z tym szansa na to, żeby ruch skrajnie nacjonalistyczny ukraiński, który pamiętajmy jest ruchem socjalistycznym, tak? To nie jest ruch prawicowy, zdobył jakieś znaczącą władzę, jest po prostu minimalne. W tej chwili ja patrzę na te historyczne działania Kijowa, rządów Kijowej, jak oni próbują sobie z tym problemem poradzić i radzą sobie, powiedzmy, średnio, tak? Cały czas mamy do czynienia z bardzo jakimś nieregularnym konfliktem i to po obu stronach, tak? Z jednej strony mamy zielonych ludzików, a z drugiej strony popędzający się w facecie w pomarańczowych kaskach, tak? I naprawdę nie wiemy, kto to jest. Ostatnie wydarzenia w Odessie są już tak kompletnie niejasne. Śmierć tych 40 osób, którzy zginęli w tym pożarze i te zdjęcia, które są pokazywane i także filmy z tego, to naprawdę ciężko jest wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, co tam naprawdę się stało, tak? I kto jest winny tej tragedii. Bardzo na rękę wielu grupom jest to, żeby straszyć tym ukraińskim nacjonalizmem, który, tak jak mówię, nie będzie miał racji bytu, a poza tym zauważyliście Państwo, jak się załatwia sprawy z tymi najbardziej opornymi nacjonalistami. No to jest ten przykład tego szefa prawego sektora, prawda, Szaszki Białego, który nie dość, że go zabili, to jeszcze po tym, jak go zabili, to puścili, nie wiem, czy mieliście Państwo to okazję oglądać, mam nadzieję, że kobiety nie, taki film z jego igraszek w domu publicznym, tak? To już było po jego śmierci. To nie tylko go zabili, ale także zabili go moralnie. Tak? Pokazali i zrobić z niego całkowitego psychopata. W związku z tym na Ukrainie będą rządzić oligarchowie. Jest tylko kwestia, po której stronie ci oligarchowie się opowiedzą. Czy się opowiedzą po stronie niepodległego państwa ukraińskiego, bo tam będą mieli większe interesy, czy też Putin zagwarantuje im, powiedzmy, nietykalność, o ile gwarancje Putina są cokolwiek warte dla nich. I wtedy przejdą na stronę rosyjską. I tak się ta sytuacja tak rozstrzygnie. Na Ukrainie mamy do czynienia po prostu z walkami klanów, tak, czy band. Tak, tak. I to w ten sposób wygląda. Musimy się przypatrywać nacjonalistom ukraińskim, zwłaszcza tym z tych organizacji skrajnych, ale też nie popadajmy w paranoję. Nie popadajmy w paranoję. Poza tym myślę, że naszymi siłami jesteśmy w stanie opanować prawy sektor. Zresztą powstał w Polsce też, prawda? Z Polaków złożony jest Ukraińców, jakiś tam oddział prawego sektora czytam w Warszawie. To ja sobie pozwolę na taki drobny komentarz, bo w Pana pytaniach nałożyły się dwa wątki. Tak naprawdę przeniósł Pan nas na Ukrainę, ale pierwszy wątek dotyczył ośrodka szkoleniowego, nazywajmy go tak delikatnie, chodzi o Mulino. Ja myślę, że warto tutaj, bo pytał Pan, czy wywiad amerykański, służby amerykańskie rzecz monitorowały. Z pewnością monitorowały, natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę na pewną zbieżność czasową, dlatego że to jest drugi ośrodek. Pierwszy ośrodek Niemcy zbudowali u siebie i on został otwarty, oddany bodajże na przełomie 2005 i 2006 roku. Rosjanie się tym natychmiast zainteresowali i pewne sygnały w kierunku do Niemiec były puszczane. Natomiast kiedy zaczęto finalizować rozmowy na temat kontraktu, to był 2010 rok, to też nie powinno, Szanowni Państwo, budzić szczególnych wątpliwości. Myślę, że tutaj przełomowy był rok 2009, kiedy Rosjanie już nie mieli żadnych wątpliwości, jak będzie wyglądał pivot Obamy. W związku z czym ja przypuszczam, że
cała sprawa była monitorowana, natomiast dopiero w 2009 roku pojawił się pewien klimat na dopięcie sprawy, dlatego że są pewne sygnały, że przynajmniej od 2006 roku Rosjanie bardzo poważnie się tą technologią interesowali, natomiast niemożliwe było przejście do fazy takiej, powiedzmy, implementacyjnej, tak, do finalizowania kontraktu. On został sfinalizowany w 2010 roku. Jeszcze chciałem na moment wrócić do Golicyna, jego opowieści. Myślę tutaj o takich ludziach, jak słynnych ludzi w Unii Europejskiej, jak Barroso, Lady Catherine Ashton czy Angela Merkel. Oni wszyscy mają za sobą przeszłość komunistyczną, czy w związku z tym nie można powiedzieć, że ta wizja, scenariusz napisany w czasach Golicyna nie jest realizowany w Unii Europejskiej teraz. Czyli ja uważam, że komunizm należy do tej grupy chorób mózgu, którą da się leczyć. To jest po pierwsze, tak? Więc to nie jest tak, że całe życie jest się komunistą. Oczywiście no, w Unii Europejskiej w bardzo różnych miejscach są ludzie, którzy są byłymi komunistami, albo byłymi lewakami, albo nawet osobami, które otarły się o terroryzm, tak, lewacki. Ale też jest bardzo wiele osób, które pochodzą z chrześcijańskiej demokracji, z partii konserwatywnej i tym podobne rzeczy. No, to się ściera, tak? No, nie sądzę, żeby Golicyn, pomimo jego wielkiego geniuszu, tak, był w stanie przewidzieć rozwój Unii Europejskiej. Jestem o tym świecie przekonany, że te tęgie głowy z Brukseli sami nie wiedzą, co robią. W związku z tym bardziej, prawda, nie mógł tego przewidzieć Golicyn. Są kompletnie nieobliczalni i czasami dochodzą do takich wniosków, że na przykład benzyna Bendina może nas otruć, prawda? I to trzeba naprawdę wielkiego intelektu, żeby wymyśleć, bądź przewidzieć coś takiego, że intelektuale tuzy brukselskie są w stanie same przewidzieć, co będą robić do następnego. Myślę, że nie, że to jest pewna tendencja ogólnoeuropejska, w której się rozwija Unia Europejska, tendencja osób, które są lewicą oraz osób, które nazywa się prawicą, ale de facto również są lewicą. To dotyczy niestety większości partii państw zachodnich, które nazywają się chrześcijańską demokracją. No a poza tym, tak już na marginesie, jestem ciekaw, do jakiej frakcji będzie Platforma Obywatelska, skoro Tusk się obwołał socjaldemokratą, czyli jednak nie powinna z Schulzem w tej chwili trzymać bardziej, prawda, niż z Partią Ludową. No tak. No, to się okaże po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Więc to co, bo ciebie pierwsze chyba nie było w tym momencie, kiedy ja mówiłem na temat Golicyna, ja powiedziałem, że właśnie jedną z moich głównych uwag do niego jest to, że nie da się przewidzieć wszystkiego. On uważał, że można, tak? Że można, ale jego koncepcja sztucznego konfliktu pomiędzy Chinami a Związkiem Sowieckim się na przykład nie sprawdziła, tak? Ale jego z kolei koncepcja sztucznego konfliktu pomiędzy Związkiem Sowieckim a Jugosławią była faktyczna, tak? Według dokumentów, które ostatnio Serbowie ujawnili, konsultacje pomiędzy Moskwą a Jugosławią trwały praktycznie cały czas, tak? Znaczy one nie było, to nie było nagłaśniane, ale one były, także. Więc to bardzo ciekawa książka Jurka Darskiego, to znaczy Jerzego Targarskiego na ten temat, on napisał o właśnie upadku Jugosławii, to jest jego praca doktorska, ona została opublikowana jakieś 2 lata temu i ten proces między innymi upadku, prawda, Jugosławii, kontroli nad tym Sowietów jest dość dobrze opisany. To są ciekawe rzeczy, tak? To są ciekawe rzeczy, ale nie można wszystkiego zaplanować, całe szczęście. A jeżeli można, no to my powinniśmy jako prawica także planować, prawda, po to, żeby ich rozbić. No. Bo myślę, że po prawej stronie sceny politycznej jednak jest więcej inteligencji niż po lewej. No. Jednak pomimo wszystko. Dobrze, proszę Państwa, sugestia autora i nie tylko. Będziemy kończyć. Chciałem się taką rzecz zapytać o Markusa Wolfa. Jak Pan ocenia Markusa Wolfa grę prowadzoną przez Kruskowa? On 25 lat temu miał być pierwszym sekretarzem w NRD. Taka była hipoteza, bo on stworzył dysydentów tam.
jak pan ocenia, to była gra wywiadu sowieckiego o 5 metrów do tyłu czy do przodu, bo oni ma... A jeszcze, jak pan ocenia Markusa Wolfa jako szefa wywiadu wschodnio-niemieckiego? Po części archiwum po 1989 roku wywiadu wschodnio-niemieckiego wojskowego niestety nie zostało nigdy ujawnione, bo Amerykanie to przyjęli. Bo NRD interesowało się Afryką bardzo. Jak to pan ocenia? Znaczy, należy spojrzeć, w jaki sposób Markus Wolf skończył, tak? No, a skończył dobrze. No. Zobaczmy, że większość tych akt wywiadu nie została ujawniona, że skala penetracji Niemiec Zachodnich była na tyle duża, że Kohl i później jego następcy bardzo się tych obawiali, co by się stało, gdyby ta wiedza została ujawniona. No, na pewno Miszka, bo tak go popularnie nazywano w kręgach wywiadowczych, był jedną z największych postaci wywiadu w historii. Tak? To bez dwóch zdań. Tak? To bez dwóch zdań. Jego cała kariera, jego promotorów pokazuje, w jaki sposób całe Niemcy Zachodnie były spenetrowane przez wywiad NRD, ale też co ciekawe, wywiad PRL-owski również odniósł bardzo duże sukcesy penetracji organizacji Gehlena. Ja ten temat nie chcę się rozwodzić, bo będę niedługo na ten temat pisał, pewnie do rzeczy historia, a zależy mi na tym, żeby nakład był jak największy, więc to odsyłam Państwa do tego tekstu w takim razie. Co Pan myśli o śmierci Marka Karpa? Proszę mnie nie zadawać takich pytań, bo ja mogę odpowiedzieć, no to przykra historia, tak? No, wiemy, że są, wiemy jaka jest teoria, tak, na temat Karpia, że jechał z jakimiś ważnymi informacjami, tak naprawdę nie wiemy jakimi, przyjechała go ciężarówka na białoruskich, znaczy rozbiła go ciężarówka na białoruskich numerach rejestracyjnych. No. Mało mamy takich śmierci w tym kraju, no to nie on pierwszy, nie jedyny i na pewno nie ostatni. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Marketing to w ogóle Niemcy stworzyli, ci od Gehlena. Nie, jakoś tam specjalnie.